No dobra, jesteśmy. Jesteśmy? Wszyscy chyba są, no. Chyba tak. Chyba tak. Dzisiaj będziemy w Hitmana grali. Fabic, jesteś ubrany jak anioł śmierci. Aha, bo czekaj, bo ja mam kaptur na głowie. Zapomniałem. Tak sobie siedziałem i tak... Dobrze, że mam spodnie ubrane, nie? Po prostu z treningu wracam. Tak, tak, to, tak, dokładnie tak było. No. Jakby przeszedł na złą stronę, jak wygląda. No trochę tak. Mam nadzieję, że dzisiaj... To właśnie, bałem się, że każesz mi Skywalkera zabić. Gramy w Hitmana dwójkę dzisiaj. I ja będę grał. Chłopaki będą siedzieć i komentować. Nie przejmuj się nami, mamy 600 stron promocji na Steamie do przejrzenia. Aha, spoko, więc to się bawcie. Ja po prostu zagram grę od początku, znaczy nie od prologu, tylko od story dwójki. Zaczniemy. Co to jest story dwójki? No, Hitman 2. Tryb story części tak. Drugiej. Bo tu można jeszcze, zagrać jedynkę, tak? Można zagrać wszystkie misje z jedynki. Ja mam akurat te DLC-ki pościągane. No. W dwójce, bo tam jest tak zrobione, że wszystkie mechaniki z dwójki są tak jakby, o wszystkie mechaniki z dwójki jest wzbogacona jedynka. O, tak. Ale czy ty musiałeś kupić osobno, czy jak miałeś właśnie pierwszą część, to ci się... To znaczy ja mam takie, ja dostałem kod na DLC na to wszystko, nie wiem czy on się, czy jego się kupuje osobno, czy on jest w tej takiej wersji jakiejś lepszej, czy to w ogóle dostają wszyscy jak mieli jedynkę, tego nie wiem. No bo... czyli ten prolog to jest faktycznie prolog z jedynki, to nie jest nic innego, bo Kuber odpalał prolog i mówił, że ej, to jest tak samo jak w jedynce. Prolog jest z jedynki, potem jest story z Hitmana i potem jest całe story z Hitmana 2. Dobra, okay. Dobra, czyli ten po prostu prolog się przynależał do jedynki, to nie tak, że ktoś zrobił sobie żart nie, jako prolog dwójki do prolog z jedynki. Nie. Okej, to wiele tłumaczy. Zobaczę, co możemy tutaj wybrać, chyba nie będę mógł za bardzo nic wybrać. Wiem, że mam te stroje, które odblokowałem w jedynce, na przykład, strój kowboja mam. Cześć Borewicz. Mogę zagrać kowbojem. Klaunem możesz zagrać na przykład. Tak. Czy mam nowy mikrofon? Nie. Powiem nie. Co chciałem powiedzieć? Bo to by był fajny deal, nie? Gdyby kupując dwójkę dostawałbyś wszystkie misje z jedynki. Wydaje mi się, że tak jest, ale głowy nie dam. Okej. Okay. Bo mówię, miałem osobny kod na to i tak po prostu wyklikałem to wszystko. A to znaczy, że ta pierwsza część jest jakaś podbita, czy po prostu graficznie te gry wyglądają identycznie? One są identyczne. To tylko tyle, że tutaj doszło trochę mechanik nowych, doszły usprawnienia interfejsu, jakieś takie pierdoły i to wszystko też w jedynce jest dzięki temu. Czyli taki dodatek do jedynki, tylko wielkości gry. Tak, 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 dokładnie. Okej, okay. Zaskur pisze, że prolog jest faktycznie ten sam co w jedynce, a Pacjent Zero dla ścisłości to taka dodatkowa kampania na mapach z jedynki. Pacjent Zero, tak, Pacjent Zero jest czymś dodatkowym. Chcecie oglądać intro? Niech leci, ale... Niech leci, ja sobie coś porobię, a wy się bawcie tutaj, nie? No, Kubar, ty na indyka spadaj, a nie tutaj trolujesz czata. Pewnie jest tak interesująco przy stole indyczym, że postanowił, że wpadnie. Nie dziwię mu się. Parówka pyta... Miałem pojechać do Kubara na ten... Ale nie... Sorry Kubar, za rok. Może. Dobra, Kikoshima mówi, że w intrze są spoilery z jedynki, więc możesz skipnąć. Dobra. Jak się skipuje? Nie, to jest pauza. Skip A, to są kolana do góry. Zasuń ekran. Zobacz, jaki jestem cowboy. From Texas. Parówka pyta, czy będą zabójstwa walizką. Co to są zabójstwa walizką? Były jakieś zabójstwa walizką? Nie mogę kogoś rzucić walizką. Jestem na plaży. Mogę się schować w trawie. A zauważyłeś już jakieś nowe mechaniki, które doszły? Nie, bo grałem dosłownie chwilę, tak tą pierwszą misję, żeby zobaczyć co tutaj jest i... Na razie... Ty, ale ładnie to wygląda, podoba mi się. A bo to na PC-cie. Hitman nie był brzydki, ale on na konsoli też wygląda spoko. No. Generalnie się włamujemy do domku na plaży. Tu jest śrubokręt, wezmę go sobie. MK już mówi, że jakiś filmik jest, w którym walizka goni cel. Nie wiem o co chodzi. Okay. A, widziałem to. Ktoś ten, bo gra jakby chyba uznała, że skoro
gracz rzucił walizką, to target go dostaje i ten target zaczął uciekać. Ta walizka po prostu jak bumerang, jak taki proces nadwozający skręciła za róg. Okay. O, jest kamera. Kręg pyta, czy to już jest misja właściwa, czy też jeszcze jakaś rozbiegówka albo trening? Nie, to jest misja właściwa, ale ona ma... To jest taki tutorial delikatny, ale to jest jako misja też traktowane. Mhm. Ale nie ten kartonowy, nie tak jak ten kartonowy... Nie. To jest normalnie cała misja, zresztą zaraz zobaczycie, bo to się zacznie. Matrachol słusznie zauważył, że to są piękne połacie trawy. Bardzo duże są. A to w takim razie wiesz, że kolejne misje to jest tak samo jak w jedynce te epizody, czyli to jest jakiś ogromny obszar, w którym masz kupę rzeczy do roboty, czy w tej części to już są mniejsze? Są trzy razy większe, mam wrażenie, jeszcze te misje. Aha, czyli ta pewnie jest, zakładam, jakaś taka krótka. Ta jest taka mini mała. Mhm. A każda następna to jest ten. Dokładnie tak. Dulak pyta, czy gra jest w pełnej cenie. No w pełnej cenie, a dlaczego miała być nie w pełnej? W najpełniejszej z możliwych. No. W pełnej i trochę. Już w pełniejszej się nie da. O, kamera następna. Nie mam dźwięku, jak to na streamie, ale wyeksponowany pyta, czy Łysy się odzywa, czy na jakieś teksty odzywa sadzi. Odzywa się. To jest w tej części Łysy się odzywa. Zaraz zobaczycie zresztą, okay, jak on będzie rozmawiał. Ja dawno nie grałem, a w ogóle nie pamiętam, czy on się wcześniej odzywał, czy on w ogóle jakiś charakterny był. Nie był właśnie. No chyba... Okay. Ja też nie pamiętam, czy on miał głos tak faktycznie. O panie, się wywrócił ten człowiek na krześle trochę. O, słyszycie? Gada teraz. No, nie słyszymy, ale zbierze ci. Ze słuchawki załóż na uszy, a nie na kolana. Widzisz, jak ustami rusza? No coś tam widzę. Wygląda trochę jak Vin Diesel. Trochę. O, mówię. Tu mi się ten rower podoba. Rower się nazywa Rapido. Nie, Papido. Rapido, Papido byłoby jeszcze lepiej. Rapido, Papido. Rapido, Papido. Może z drugiej strony ma Rapido napisane. Ja pierdzielę, zobaczcie, mam kompletów opon tutaj. Jak ktoś mieszka na plaży na takim metrażu, na takich połaciach trawy, to go stać na taki zestaw. Jest w stanie go oskarżać o taką ilość. Okay. Matori proponuje, żebyś wsiadał i na Śnieżkę zasuwał. Dobra. W ogóle nikogo nie ma w tym domu. Ja pierdzielę, zobacz, jaki mają telewizor. Kręg mówi, że pisze, że gra teraz w jedynkę i też się odzywa. O, ja pierdolę. Zobacz, to jest... się dzieje. Pograłbym. Chciałem powiedzieć, że to jest rzutnik, ale to nie może być rzutnik, bo by się obraz... Nie, a nie, to jest rzutnik, bo się obraz na głośnikach tak wyświetla. Kto by chciał grać rzutnik w takim niepełnym... Skaza Creed pisze, Tartak, proszę o update wyścigu konsolowego Bubr czy Prosiak. Jeżeli wierzyć informacjom na stronach przewoźnika i Microsoftu, to mój Xbox powinien dotrzeć do mnie jutro naprawiony. Dobre, to jest dobre. Już jest ten, już o dzisiaj o pierwszej rano z Frankfurtu wyjechał. Okej. Okay. No to mój chyba nadal gdzieś krąży, bo ja generalnie nic nie wiem o statusie tej naprawy. Już nawet nie chcę o tym rozmawiać. Przepraszam, czy oni mają prażoną kukurydzę w tych pojemnikach? Wiesz co, tak półkach? Trochę to wygląda. Chleb tostowy mają, zobacz. I pikle. W każdym razie znalazłem truciznę i zauważyłem tutaj coś ciekawego, zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tutaj są dwie rzeczy do zatrucia. Możemy zatruć miód i możemy zatruć cukier. I teraz pytanie. Czy ty musisz wybrać? No mam tylko jedną truciznę. To musiałbyś poczytać o celu albo zobaczyć, czy on słodzi miodem, czy... No tu jeszcze na razie nikogo nie ma. Bierzemy cukier. Zatruję cukier. Ja czuję, że jebany kurwa taką chatą słodzi miodem. Albo jeszcze jest, w ogóle nie tyka, nie? Bez cukru pije. Tak. To by było śmieszne, jakby się okazało, że pije gorzką. Tak. I się pierdzielił. Twój cały uknuty plan. Na teorii pisze, żebym się nie cieszył, bo dostanę twoją konsolę. Trochę byłoby śmiesznie, jakbym dostał twoją. Wiesz co, nawet bym chciał. Tartak bym ją szybciej odesłał niż ten. Czy wtedy Mike by wygrał wyścig? Tak, właśnie. Tartak by dostał Mike'a konsolę.
Ale już ten, już minęło 40 dni, albo 39, jak dobrze liczę. Więc... Wyeksponowany pisze, że on słodzi kokainą. Okay. Zatruj mu kokainę. Nie, to wygrał. Zatruj mu kokainę, tak. Kikoshima pyta po raz wtóry. Czy wydaje, czy strasznie, jak patrzysz w te lustra? Wiesz co, mam wrażenie, że jest coś z tym engine'em nie tak, bo jak patrzę się w szyby, dosłownie w tym jednym miejscu, to są takie dropy, ale niezależnie od tego, jakie detale ustawię, to taki drop jest tutaj. A normalnie chodzi 60 klatek wszędzie. Krank pisze, Tartak by dostał konsolę i odesłał. Kikoshima pyta po raz wtóry, czy będziesz naszą nabina polował. Jeśli starczy nam czasu, to moglibyśmy spróbować, chociaż wolałbym go nie spierdzielić. Bo to jest, masz tylko jedną próbę, tak? Zaskur się pyta, Zaskur. Mike, jak się czujesz? Mike. Już coraz lepiej. Jest już, gardło mnie nie boli, więc mogę już mówić. Tak skazę. Ja bym tą konsolę odesłał na Allegro. Słuchajcie, ale ja bardzo poważnie już nad tym myślę teraz, że jak ona przyjdzie, to ja ją po prostu sprzedam, bo ja czas, który miałem te półtora miesiąca teraz na dużo grania, po prostu poświęciłem na coś innego, a potem już nie będę go miał. I ta konsola będzie trochę bezużyteczna dla mnie, więc nie wiem, czy jej po prostu nie sprzedać. Jako nówki. To jest tak, sprzedaj ją jeszcze na gwarancji. Tak. Czekaj, ktoś dzwoni. No ale do ciebie czy w grze? Nie, tu w grze. Czym ty podnosisz te rzeczy, walizką? Ja mam cały czas akumulator pod pachą, bo znalazłem go w tym. I ty z tym akumulatorem to chwytasz wszystko. Tak. Ja tak patrzę co chwilę, czy to jakiś chwytak taki dziwny? Zadzwonił koleś i powiedział, że miał przyjść naprawić wentylację i że jej nie naprawi, bo ich nie ma w domu. Czy znaczy, że tu jest wentylacja, którą mogłem zatruć? Nie. Otwórz mu drzwi i powiedz, żeby wpuść go i powiedz, żeby naprawić. Aha, nie, on dzwoni. Myślałem, że on dzwoni do drzwi. Ale to jest taka podpowiedź dla mnie w takim razie. Zamów pizzę może. Że mogę tutaj z wentylacją coś zrobić. Ale to co ty masz tutaj zrobić? Masz przygotować ten dom na śmierć, że tak powiem? Że jak wyjdziesz, to nie wrócą, wydaje mi się, że oni tutaj przyjadą za chwilę, jak ja skończę swoje wojaże. Ja muszę najpierw znaleźć. Przy wejściu do domu zostaw kulę do kręgi nad drzwiami. Jak otworzy drzwi, to spadnie na głowę. Czekaj, tu jest wanna. I gwóźdź na schodach, pamiętaj. Czekaj, tutaj zaraz zrobimy imprezę. Zoverflowujemy ten sink. Toster, ale mają zlew, zobacz, hipsterski, ja taki chcę w domu. Fajne. Nie masz takiego metraża na taki zlew. Zamknij się. Gdybyś zobaczył, jaką mam łazienkę, to by ci było głupio, jaką masz małą kuchnię. Ten zlew by ci się zaczynał w przedpokoju, a kończył w kuchni. Czekaj, zrobimy tutaj. O kurwa. Czemu robisz powódź? Wrzuciłem tam akumulator. No trzeba, mówiłem, od razu mówiłem, toster. Trzeba było poczekać, aż on przyjdzie umyć ręce, ty byś się zaczaił gdzieś w rogu i wrzuciłbyś mu akumulator. Ja myślę, że on i tak tu przyjdzie. Ja podejrzewam, że teraz i tak to wejdzie. Raczej to nie wejdzie. No. Wejdzie, bankowo wejdzie, zobaczysz. A jeżeli wejdzie, to on zasługiwał na to, żeby zginąć. Zajemniczy Pedro pisze w Physics one on one. Tak jest. Dobra, zobaczmy, co jeszcze tutaj jest. Ja, ale mają garderobę. Ty tu jakieś bogole mieszkają, bez kitu. Mówisz. Poznałeś po miodzie, po kokainie czy po metrażu? Po tych laczkach, co tutaj leżą, bo są takie jakby za bardzo skórzane. Dobra, siedź w tej szafie teraz 20 minut. Nie, bo ja tu muszę najpierw znaleźć ten... ja tu jestem po wywiad. No. Eksponowany pisze. Podłoga uśmiercona, myślę, sukces. Tak jest. Zabij podłogę. O, wiem. Zamień mu buty na numer mniejsze. O nie, to jest too evil. Kolejna zagadka, mówię, piszcząca ta. Oj, ale widzę, że wszędzie, gdzie się coś dotyczy odbijania ciebie, są takie te przycinki. No to musi być coś z silnikiem, bo twój komputer raczej najsłabszy nie jest. Nie. To jest niezależnie od detali. Ewidentnie jak się wchodzi jakbyś, w te jakby źródła światła przy odbiciach, coś tego. Jestem ciekawy, czy na konsoli coś też się to dzieje. Kubotów nie mają, nie tacy bogaci. Kurde, gdzie jest ten komputer? Chyba jeszcze wyżej. Szania pyta, czy to jest jakaś skórka dodatkowa, masz nietypowy strój. Tak. Z jedynki mam odblokowanego kowboja. No właśnie.
Czekaj, gdzie jeszcze nie byłem? Tu nie byłem. Jest komputer. Znalazłem. 47. That computer. See if you can't access it. Fortnite. See if you can't access it. Mówi ktoś tak, że see if you can't access. No. Sprawdź, czy nie możesz do niego mieć dostępu. No nie wiem. Dobra, muszę znaleźć no klucz. Nie udało ci się. Format C mu zróbem, już piszę. Ukryty pokój tu gdzieś jest, uwaga. Wyeksponowany pisze, czy sprzęt i progres z pierwszego sezonu przechodzi do nowego. Czy w ogóle coś się eksportuje, importuje? Wydaje mi się, że tak. O, no, o pewno, panie, zobacz co tu się wyrabia. Słuchaj, taki bogaty na pewno ma safe room. No, widzisz? Shurikeny teraz mam. Ja w moim safe roomie też są shurikeny. Okay. No, skin, to pierwsza rzecz, jak budujesz safe room. Brusz składany. Katana, shurikeny. Podaję hasło okoń. Cześć, ja Lord. Wezmę to, weźmiemy jeszcze granaty są. O, ja tu będę zaraz robił imprezę. A tutaj Kevin chyba sam w domu był i zostawił na rysunku swój plan ucieczki. Narysuj coś, penis. Penis, no narysuj. Jak możesz się rysować, to narysuj penis. Kidnapping plan. The sewer maps. Okej. Okay. Safe room jest ten... wielkości chaty tartaka. Tak. Tylko, że tartak nie ma shurikenów. Tylko, że nie mam shurikenów. Więc safe room znów wygrywasz. Okej, okay. Dobra. Solfi, safe room tartaka to pewno pod stołem. Zobacz, jest. Zobacz, co tu leży. Joke jest na ciebie, bo nie mam stołu. Password dongle. Bierzemy. A nie masz tych takich stoliczków CK? Te laki o, mam. Panie Jacy, 20 kg temu się pod nimi mieściłem ostatnim razem. No ale masz dwa, to może na długość. No, mogę sobie fort zbudować. Ja dopiero teraz zauważyłem, jakie mam buty ze skóry węża. To idealnie, o, faktycznie. Kurwa. Ja pierdzielę. Idealnie do tych shurikenów. To... No. Dobra. Jakbym Westworld oglądał. Wiesz co, weź tego shotguna, poczekaj aż otworzy drzwi. Jak otworzy drzwi, to mu strzel w brzuch i masz iść. Ty, dzieje się. Movement na drodze. Wydetektowała pani. Diana? Tak. Upolował węża shurikenami. No names, no aliases. Hold on. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. Ale to znaczy, że oni już podjechali pod sam dom, czy to jest jakiś pierwszy dzwonek, jak w teatrze? Oni chyba już jadą. Szania pyta, czy da się zmienić kolor skóry naszego bohatera. No, nie. Przecież to jest agent 37, no to jak, to nie jest customowa postać. Zobacz, ty, tu jedzie cała armia. Aha, czyli w sumie to jest taki Kevin sam w domu, to powinieneś zrobić milion pułapek, tak, na wszystkich. No na razie mówiłem. Zrobiłem jedną, nie? Do cukru wsypałem. Tak. Wszyscy posłodzą miodem, będziesz miał shurikenami. No i miejmy nadzieję, że przynajmniej jeden będzie musiał ręce umyć, to będzie to na tego. Czekaj, to jest jakaś pani. Jakby wszyscy poszli umyć ręce w tym momencie. Ojej. Tylko to nas może uratować. Cały UPS przyjmie. A ten dialog jest słaby, słuchajcie. Dobra, ona jest dziwna. Wchodzą do środka. Modele postaci są, wygląda jakby nie były mock-upowe, tylko ręcznie animowane. Tak, tak. Wiesz co, ale to akurat nie przeszkadza w tej grze, bo tu wiele innych rzeczy jest lepszych. Widzisz, jakby tam była kula, to już by do pierwszego by zabiła. Mówiłem ci, jakbyś tam stał. Nie wiem, czy obserwowaliście teraz to, bo tutaj ich powitała sztuczna inteligencja w tym domu i mówi, no. Dzień dobry, witam cię tam Almo i ten drugi, a tam jeszcze jakiś trzeci z nim przyszedł. A ona mówi do nich, że witam tam Almo, tego drugiego i gościu. A on mówi, nie gościu, ja jestem Orson. Dobrze, że cię nie wydała, wiesz. No. Wasz gość czeka na was u góry. Witam czekaj, ciebie, Almo, sobie Orsonie, picie robi. I ty, zabójco. I ty, agencie 47. Ale to byłby fajny numer, to w tym, w Ghost in the Shell było, nie? Chyba, że jechali windą i obciążenie było większe niż liczba ludzi w windzie i doszli do tego, że ktoś z nimi jest w tym, w kamuflażu optycznym. Tam była taka scena, to było sprytne. Jakby go sztuczna inteligencja wydała. O, dystrakcję jakąś inwestyguje ten człowiek.
Nożyczki. Bombką go rzuć. Nie wiem. No. Shotgun, nóż, katana. Nie, nożyczki. Kapeć. Girlanda. No nie wiem, coś ciekawego wybierz. A to w sumie szkoda, bo zakładam, że da się faktycznie cały ten dom uzbroić jakoś, nie? Myślę, że oni tak. Takie jak się przyklejało do ścian? Prawym bumperem, lewym? Nie. Musisz splunąć i wtedy przełożyć. Nie, jakoś... Wyczuł miód, paper zapisze. Kurde, wiem, że tu się jakoś można było przykleić do ściany. Pisze, dystrakcję inwestyguje, tekst do pracy na jutro. O, już tu byłem raz. Hiu, proponuję, żebyś może w opcjach poszukał jakichś ustawień odnośnie tego, tych źródeł światła i odbić, że to można wyłączyć. Nie wiem, czy mi się chce. Słusznie. Level of detail low? O panie, co ja mam tu ustawione? HDR to nie. A to jest w ogóle ciekawe, tu mam, zobacz, mam shadow quality na low. Bez sensu mi się to poprzestawiało. Teraz się gra ci się wyłączy. Nie wyłączy się. Hitman taki zły nie jest. Nie, coś z tymi światłami jest ewidentnie nie tak, bo normalnie chodzi ok, a jak patrzysz na światło, to... Przełącz z Integry na dedykowaną. Tak. Wiem, weź im wszystkie słoiki pootwieraj i porozlewaj. A to jest long con, bo... To jest long con. No! Tylko nie moje przetwory. Aj! O kurwa, ich tu było więcej. Spoiler chyba. Szania pyta o zdrowie, to pytanie już padło, Mike się czuje dobrze. Tak, jest wszystko okej. Poza tym... Ty, oni, oni tam do góry weszli? No ich tu było więcej, o kurwa. Włącz akcelerator 3D. Oby poszli umyć ręce. na szybkości. Zacznij szeptać z rogu. Ale brudne ręce. Ale widzę, że jest to samo, co w jedynce było. Pamiętam, jak streamowałem jedynkę, to też dużo gorzej chodziło niż jak bez streamowania. Bo chyba procesora musi dużo wykorzystywać ta gra. No. Tak, takie pisze, rzuć ich cukrem. Nie, bo jeszcze dostaną cukrzycy i by się narobi, potem ambaras będzie. Ty, ona tu jest. Pamiętaj, aby ich później oskurować. Użyję sobie to. Ej, poczekaj, muszę zobaczyć, jak się przyczepia do tego. Już nie ma takiej mechaniki. Naciśnij przycisk turbo. Nie, no musi być. Mouse, keyboard, keybind. Grasz na kontrolerze czy na klawiaturze? Na kontrolerze gram. Czekaj, tutaj mamy... Crouch holster. Musisz sobie inwerta wrócić. To u ciebie bym musiał to zrobić. Przebranie ze skór pokonanych. Kurde, gdzie to jest? Musisz mieć przystawki, pisze. Run, take these guys, melee, agility actions. No właśnie, to jest... Przyklej. Cover jest nie. Spacja, no więc na kontrolerze też powinno się dać. X surrender. Ciekawe. Miałem wrażenie, że... Fake pisze, że B się... Nie, właśnie. Nie chce się zrobić przy B. A też nie Szania chce? Pisze, tak co ty za głupoty gadałeś o SKMC, aż mnie trzęsło, by napisać maila. To się nie trzęś, tylko napisz. Ja nadal nie rozumiem, czy ty mówisz źle z tą SKM. Ja też nie wiem, o co chodzi z SKM-ką. Wszyscy wiedzą, to jest metro mieszane. No dobra, będziesz tego cukru tam sypał, czy nie będziesz sypał tego cukru, cieciu, jeden z drugim? Nie krzyknij, to przepnij. Ale mi się napił herbaty! Z cukrem! Ty, oni tu idą wszyscy. Musisz taki marketing szeptany uprawiać. Przeskocz teraz przez barierkę. Można tutaj przez barierki? Tak, można. Trzeba było szybko... Szybko na dół trzeba było zaskoczyć, jak oni szli do góry. Fuck, oni tu są na dole. Spróbuj to załatwić tym shotgunem wszystko. A w ogóle, kogo ty masz zabić, sorry? No, wszystkich, co przyjechali, o kurwa. Wszystkich? A nie masz kogoś uratować?
To ile masz, to ile masz naboi w shotgunie? Nie, powiedz, masz... że, powiedz, że naprawiasz ten, klimatyzację. Nabla. Fak, strzelają do mnie. Donde esta la biblioteca? Donde esta klimatyzator? Ej, ale to by było w sumie niegłupie, jakby oni cię znaleźli, a ty mówisz, że naprawiasz klimatyzację. Tak. Znaczy, tą wentylację. No. Takie zwykłe chłopki nie wiedzą, czy wszedłeś przed chwilą, czy nie. Czad słusznie podpowiada, musisz tylko tą Almę zabić, czyli mój plan stać w drzwiach z tym shotgunem by się sprawdził, bo ona weszła w pierwszej trójce. A jak on ucieknie? Alma? No. Poczekaj, shurikenem go ściągnę. Myślisz, że to jest tak, że jak ona zginie, to nagle są napisy końcowe? No chyba nie, chyba jeszcze trzeba uciec. To... Ty, a ten nie zauważył, że ja tu siedzę w trawie, zobacz, przeleciał koło mnie, co za cymbał. Ale go rzuci gwiazdą ninja. A zobaczcie tego drugiego, nie? Ale jak ten, jak zacząłem, żeby tak... Dobra, jest wszystko gicior. Idziemy po przebranie teraz. Klasyk gatunku stealth w chuj strzelił, Matori pisze. Fuck, nie to! Dobra, mnie zajebiście. Zaskór, kowboj naprawiający klimatyzację. Już jest git. Howdy! Jestem bodyguardem teraz, cicho. Tam już... Oni teraz coś szukają, ale se mogą szukać. Ale pokaż swoje shurikeny. Patrzcie, jakie mam shurikeny. Nie, idę im posłodzić herbatę, bo za mało chyba wzięli. Posłodź im shurikenami. O, body found. Tego nie było wcześniej w jedynce. To się pojawiało, że znaleziono ciało, ale nie było tego obrazka takiego w rogu. A to też jest... Nawet które? No więc tak. Właśnie, jak masz teraz obrazek, to wiesz, które ciało znaleźli w którym miejscu. Tak nie? Jest. Idź z nimi. Tak, idź z nimi, tak, na piwo z nimi. Do domu go odwieź. Dobra, napili się czy się nie napili? Poczekaj. O, klucze. Kraw pisze, że jest ciwo za wrzucenie do basenu. Okej. Okay. Ty. Napili się chyba miodu. Mike, pamiętaj, żeby nie pozwolić Tartakowi opowiadać kawały na A nie, końcu. Nie, dobrze. Ostatnio to się bardzo źle skończyło. Nie, cukier leży. Został cukier. Kubar nie pozwala, żebym opowiadał kawał na koniec. Ja nie mam żadnego kawału dzisiaj na koniec przygotowanego. A może ten, co Jay ostatnio nam sprzedał? Powiem. Który to był? Nie zapomniałem. A, tak, to ja go nie pamiętam, ale jak go pamiętasz, to możesz go opowiedzieć na koniec, bo to jest mocny kawał. Nie pamiętam dokładnie, jak leby to było na podstawie komiksu. Znajdują te ciała, biedacy. No i tam trzeba było rower rozkręcić. Mówiłem pan Persu, shurikeny. Oh fuck! Do cukru. Ej, ale co, no jesteś jednym z nich, nie? Mhm. To ja, Michael. No to ja, jeden z was, masz nożem. Do kibla go schowam. Co mam go pod prysznic, tu go nikt nie znajdzie. Tak. Odkręć wodę, spłuż go. Nie, jest wszystko git. Wziąłem sobie jeszcze Bartoliego, żebym był bardziej ichni. Freak pyta, jaki masz procesor w kompie? Taki kwadratowy. A, tak jak ja. Płaski taki, na tych nóżkach. Nie, mam ten, już kilka lat mam ten procesor. To jest i7 4400. To generacje nowsze od mojego. Jakbyś sprzedawał, daj znać. W sensie oddawał, w sensie wyrzucał. Tak, tak. To znasz adres. Będziesz wyrzucał, to wiesz, do którego śmietnika to wysłać. Ty, oni mnie cały czas szukają. No nie znajdziecie mnie przecież. Cześć, dzieciaczek. Nie znajdziecie mnie przecież. Trzymasz ich za ramię i mówisz, że to robimy. Czekaj, bo tu znowu ktoś chce dostać shurikenem. No zagraj na fortepianinie. No, znajdź tą Almę, pokaż jej shurikena i... Chodź, zobaczysz mojego shurikena. Jesteś mistrzem stealth, infiltracja poziom 11. Ale gram w to w najgorszy możliwy sposób, ja nigdy tak nie gram w tego Hitmana, nie? To jest pierwszy raz w ogóle. Ty, ona wlazła do środka, Ja chyba na dole drzwi nie odblokowałem, fuck. Dobrze, że wiesz, jak to otworzyć. Trzeba było buta zostawić w drzwiach, żebyś nie mogły domknąć. No. O nie.
Jak to otworzyć teraz? Nie otworzyć. Na widoku, masz jeszcze jakieś ostre rzeczy? Nabił gościa. Chyba nie masz już ostrych. A, śrubokrętu. No, czekaj, spróbuję jeszcze. Nie. Bo tutaj są drzwi, ale zobaczymy, czy mi się udaje otworzyć. Tutaj powinny być drzwi wyjściowe z tego. Kraft proponuje, żebyś poszedł na dach i zatkał rurę. To by nie będzie mogła oddychać, będzie musiała wyjść. Tak zrobię. To jest dobry pomysł. Znowu na jakieś fejrze, ciało tak. Znaleźć. To jest legit rada? Bo jak tak, to zajebiście. No. Raczej tak. Czekajcie, co tutaj jest. O, to nie, to tak zrób. To ja chcę zobaczyć, jak to się faktycznie dzieje. Dobrze, że mam locker. O, nóż tutaj jest. I pistolet, i latarka, i wszystko tu jest. Zadzwoń i powiedz, że jest bomba w budynku, to wyjdzie. O! Czy pani lodówka chodzi? O, tu jest jeszcze coś. Dobra, to idziemy na dach w takim razie. Tylko ciekawe, czy musisz czymś konkretnym zatkać jakieś szmaty albo coś. Co, czapkę wrzucisz i biegnie starczy. Ten tu znowu teraz. Zadzwoń do niej, żeby się nie wygłupiała i wyszła. Tak. Ale ty ich sponiewierasz. Fak, nie trafiłem. Jabłkiem go rzucę. Można rzucić jabłkiem? Nie, jabłkiem. Bez sensu. Jak zabijesz jabłkiem, będę pod wrażeniem. Nie, jabłkiem się nie da. Zamknij się, kurwa. Shuriken. Zadzwoń do drzwi i spierdalaj. Zadzwoń do domofonu, zapytaj, potrzebny pani telewizor, jak powie nie, to powiesz, że by ci zniosła. Tak. Czy pani lodówka chodzi? Tak, to niech ją pani wapi. Uuu, taki dobry żart. No, to tak, takie tak żarty dobrze. Widzę są. To już jest ten moment, tak? Dobra, wchodzimy na górę, idziemy. A czy on, przypomnij mi, czy on ma takie umiejętności w ogóle, żeby się po ścianie, po fasadzie spinać, ale coś tak to nie jest Spider-Man, to jest Hitman, Darta. No wiem, ale go pytam, bo nie jestem pewien. Nie, ale można wchodzić, można wchodzić w różne te miejscówki. Poczekaj, pójdziemy na górę, tak jak mi kazali. Tam na pewno można to czymś zatkać. Pewnie tą kaczką. Myślisz, że kaczką? Tu nawet mi się żaróweczka podpowiada. Pewnie zatkaj kaczką. Zatkaj kaczką. Ale nie mogę nic z tym zrobić. Nasikaj, no nie wiem. Tu można jeszcze zrobić panic room ventilation. O, tu poison można było, zobacz. Do panic roomu. Kurwa, nie mam drugiej trucizny. Chyba, że... Nie mam, jabłko mogę tam wrzucić. A możesz przenikać przez ściany? To by pomogło, Gaw pyta. Nie, to właśnie by nie pomogło. Tego się nie da. Don Pedro proponuje, żebyś defekował w wentylator. Można by wtedy powiedzieć, że gówno wpadło w wiatr. Nie mogę tutaj nic zrobić z tym niestety. Wskazał, proponuję, żebyś rzucił shurikenem, póki co cię nie zawiodły. Tak, już nie mam więcej. Rozwiązały każdy problem. Skończyły mi się shurikeny na razie. Zaskur proponuję, żebyś tam cukru wsypał. Tego tu... Tego zatrutego. Dobra, idziemy szukać trucizny, albo po prostu wejdziemy tam brute force'em do niej, no co ja poradzę. A jak się wchodzi brute force'em? Z buta. Aha, dobra. Nie, tam chyba brute force'em się nie da, właśnie to jest najgorsze. No właśnie o to chodzi, że to jest najgorsze. Ja ich muszę tutaj teraz wszystkich porobić, że tak powiem. No wielu ci ich nie zostało. Powiedz, że jesteś informatykiem, musisz usunąć pluskę milenijną, Szania proponuje. Tak zrobimy. Czekaj, tu jest grill. Fu! A nie. Możesz mu wyjąć z, mogę. Z twarzy? Ten... Mogę. Fire poker. Zabrałem. Fire poker jest dobry. Dobra, tam jeszcze jeden pytać, idzie. Kiedy granaty wyciągniesz w końcu? Właśnie, granaty mam! No, okej, okay, myślałem, że to jest żart, ale... Dobra, czyli ta misja to jest... Cześć, operator. For fun. Ta misja jest for fun, tak. Nie, bo to właśnie o to chodzi. A, te kluczyki są po to, żeby drzwi otwierać. A to jest jakiś granat dymny, no to co ty tam... Kurde, ale bez kitu. Nie umiem się przyklejać do tych. A nie możesz jej granatu dymnego do tej wentylacji wrzucić? A to... A, dobra, już wiem. Dobra. Wszystko git.
będzie mało punktów stealth, prawda? Pisze. Myślisz? Może, ale może ale będzie dużo zarzuty. Nożami, shurikenami. Czyli jest tak, także do Rainbow Six te zmiany cenzurowe. Czyli co, nie będzie dwóch wersji? Ale poleciał, jebany! Czekaj, muszę to zobaczyć. Negatywne komentarze. Ubisoft wydał oficjalne oświadczenie, w którym poinformował o cofnięciu zmian. O, proszę. To z tymi czaszkami, no, fajnie. Tak. Tak, tam to na rynek chiński miało wejść. Bez krwi, seksu i czaszek. To fajnie. Nie, żebym potrzebował krwi, seksu i czaszek, oczywiście. Ale... No, czemu moja gra ma być mniej ciekawa? Zamknij się tam. Kubar wrócił. Jak tam indyk? Właśnie jest bardzo aktywny, jak na osobę, która aktualnie je indyk. Seks i czaszki zawsze na propsie, no wiadomo. Ja pierdzielę, ile ich tu jest. Mam wrażenie, że ich jest coraz więcej. Nie, oni już nie przyjadą. Dobra, ostatni shuriken. Mogło... Ostatni shuriken hrabiego Barykenta. Ilu ich mogło w tych trzech samochodach przyjechać? Na nią. A koleś mówi, I think we got this some professional. No kur. On wygląda jak taki francuski sprzedawca bułek, a nie kurde bodyguard. Oui, oui, ho, ho. No. A może z nich wyciągać shuriken? Nie, właśnie nie. Kurde, ale że nikt nie wszedł w moją pułapkę z akumulatora, to jestem zawiedziony. Ała! Kurwa, mać. Czyli za blisko podszedłeś? No. To było do... Co? Uznajmy, że tego nie było i wgram save'a. Wykończył wszystkich, a potem wszedł swoją własną pułapkę. No. Chciał umyć ręce. Hiu-hiu pisze, no ktoś wszedł. Ktoś wszedł. Dobra. Ona jest zablokowana. Powiedzcie mi lepiej, gdzie znaleźć truciznę, albo jak tam się dostać do tej... I nagroda Darwina idzie do... Tak, no to jest nagroda Darwina właśnie. Czekajcie, postrzelamy. Jak już spieprzyliśmy... Aha, oni nie kumają bazy. Dobra, bo oni myślą, że jestem z nimi. Spoko. Tak, szukajmy go. Na dole jest. Ja widziałem, jak dosypywał do cukru tej trucizny. Musisz ich skłócić ze sobą. Powiedz, że jeden się śmiał z drugiego za plecami. Tak. Ktoś podrywa jego żonę. On nie ma żony. Granatem wysać kratkę może. Tą u góry, to mi się wydaje, że są granaty dymne, to jest fragmentation grenade. To on tak jego dymu przy okazji narobi, że wiesz, że ci się odechce. On zrobi dym, ale zaraz po tym, jak wyrzuci szrapnel. Tak. Co mi tutaj... Jego żona jest gruba. Siądźmy na psychikę. Tak właśnie zrobię. Gdybym ja pracował w tej ochronie i znalazłbym pięciu gości, którzy mają w czołach shurikeny, to już bym czuł, że ktoś mi siedzi na tej psychice. Just show yourself. No kurwa, raczej. On fajnie rzuca tym te rzeczy do rzucania to jest genialne. To jest najlepsze, co oni w tej grze w ogóle zrobili. Jak wiking za głowy rzuca. Tak. Nie ty. O, parówka proponuje, żebyś ich w Stanlocka wziął. A to jest przeterminowany sos spaghetti molto bene. Tym co? By można było zrobić. Co ty masz? Imprezę. Weź jej tam do tego pokoju to. Molto bene, to. Możesz to przeterminowane spaghetti jej do tego szybu tam. Jest spaghetti shower. Czekaj, bo oni się tutaj już czegoś domyślają. Cześć, pisz. Domyślają się. Czas najwyższy chyba. Są wysoce opłacani specjaliści, to czas najwyższy. No oczywiście. Ale to molto bene mi się... On mówi, że jest nothing to report. A ten dalej w płaszczu. Wiesz, krzyknij mu, żeby zdjął płaszcz, jak jest w domu. Czapkę zdaje mi w urzędzie. O, mogę mu ten szyję skręcić za po... A nie, dobra, czekaj. Wróć. Co się stało? Wróć. Snapnek. O. Chyba wyczuli, że masz molto bene.
Dobra, zrobimy coś z tą kratką. Ktoś tu ma przeterminowane spaghetti molto bene. Ty czekaj, tam jeszcze coś jest. A, bo tam jest druga musisz klima. Musisz sprawdzić, czy da się to molto bene tam wsadzić. Zrób to dobrze. No tam ktoś właśnie molto bene się nie da wsadzić, wymiotuje. To by mi pokazało. Czekaj, spróbujemy zrobić granat. Mam jeszcze jeden chyba, tak. Znaleźliśmy 10 ciał, chyba ktoś tu jest. No, raczej. Serio? Co? O, pani. Czekaj, poczekaj. Z czego ją zabijemy? Z shurikena, z monety, czy z... Z molto bene, zatłucz ją monetą. Co jej robisz monetą? Nie, molto bene nic tutaj nie da. I ona chyba spierdala. Molto bene, molto bene. Czekaj, bo kumpli wezwała. Oni są tępi. No, mówisz? Co? No ci ucieknie? Nie ma takiego uciekania, nie na mojej zmianie. Ale to ja, gdzie ona się schowała? Bo ja zobacz, nie? Teraz się czuję jak w tym, jak w Red Dead Redemption, jak gonię tego typa, co mi konia ukradł. Rzuć ją molto bene. Ale to będzie, piękna śmierć. Będzie śmierć w piasku. Dezaktywuj ją puszką. Czym by ją tutaj... Właśnie tą puszką nie, bo puszka jest do czegoś innego. Ją można tylko śrubokrętem ją rzucić. Dogoni garotą. Ją. Gonią, aż spadnie z mapy. Nie, bo tam ich, jej ludzie chodzą też, więc to musi być szybka i bezbolesna śmierć, a nie tam jakieś... Cześć, Johnny. Kurwa, nie dam rady. Nie musi być bezbolesna, czuję. On nie potrafi sprintem biegać? Potrafi, tylko zobacz, ile ich tu jest. Oni nie wiedzą, że to ja, nie? Ona ucieka, ja ją gonię, a oni wszyscy w ogóle nie kumają, o co chodzi. Gumowym kurczakiem. Tu już zbiorowy grób. Robisz tak, robisz escort mission. Czy samochodem można jechać? Dzień dobry. Weź tam drugi granat i wrzuć. To ale wyskoczyło coś z tego samochodu do góry. Teraz taka muzyczka z Benny Hilla powinna być. Locate the exit. Jakieś fajerwerki były. Tak, nic się nie stało. Nie patrzcie w stronę eksplozji. Nie, ja muszę iść tutaj. I śpiewaj, molto bene, molto bene, molto bene. Chcecie ten, puszkę fasoli, czy czego wy tam lubicie? Kaza pisze, a, człowiek cień. Posil się. Człowiek cień. Oni się za tydzień zorientują, że coś ich trafiło. Masz puszkę, moje. Na odchodnym im molto bene rzucił. I piechotą do domu wraca. Piechutka akcja. Elegancko. Po cichutku, elegancko. Teraz ocena, nie? Od szefostwa. Zaskór pisze, za tydzień ktoś posłodzi sobie herbatę. No bilokatorzy posłodzą herbatę. Ej, dlaczego podoba mi się ta gra? Nie dlaczego nasz ochroniarz ucieka tą niepodejrzaną motorówką? Nie wiedziałem, że to jest taka śmieszna gra. Teraz powinno być tak, 100, nie? Ocena. Nic nie jest prawda. Dostałem mastermind. Mastermind dostałem. Co ty, jak to? Kameleon. O Boże. Ale zobacz, ile tu jeszcze rzeczy jest do odkrycia. Ale ja się tu będę bawił, o Jezu, jak ale ja się rozumiem, tu będę bawił. Ale rozumiem, że to nie jest tak, że można za jednym przejściem wszystkie, nie? To nie, bo trzeba kilka razy to grać, tak. Wzajemnie się eliminują pewno. Dokładnie. Ja bym to spróbował jeszcze raz, tylko teraz zrobiłbym to tak, że coś tam bym jej wsypał. No spróbuj tak, żeby było tak, powiedzmy... Już teraz wiem, co gdzie wiesz, jest, tak, nie? Żeby było tak, wiesz, bene, nie? Tak, bene. Molto bene. Zobacz, guard headshot, mission complete. Location master 1/5 na razie jest, no dobra. Tu musisz zespeedrunować to. A, poczekaj, bo tu teraz jest 28 minut, teraz masz 10. A minęło 51. Ale raz zginął. No dobra. Czekaj, bo włączyłem nie to, co chciałem. Generalnie chcę się cofnąć. Tak, muzyczka zdecydowanie inna powinna być pod to. Exit to podoba mi się. Podoba mi się, ale mam wrażenie, że podoba mi się jak ktoś, znaczy oglądanie jak ktoś gra dobrze. Wiesz co, bo to ten, to jest taka gra trochę, że
Mi się na przykład bardzo podobało, jak Giant Bomb grał w Hitmana w zeszłym roku. Nie, dwa lata temu oni grali. W tego pierwszego. To ja po prostu oglądałem to jak telewizję. Do zesrania były. I oni grali dokładnie tak, wiesz, trochę na śmiesznie, trochę na poważnie. I tam niektóre takie akcje im wychodziły, że... Sorry. Pan Persu pisze, żebyś ją teraz zrujnował w social mediach, żebyś w ten sposób ją załatwił. Tak zrobimy. Teraz. Poczekaj, co możemy sobie tutaj przemycić? A, jeszcze jestem za cienki. Kręg pyta, czy ty twojego Tetrisa masz na GitHubie, czy można go gdzieś ściągnąć? Nie mam go na GitHubie, ale... Był link na streamie jednym, nie? On tam chyba jeszcze jest. Byście musieli sobie... Chyba jest. Znaczy pod streamem chyba jest link. Tak, weź sobie otwórz tego streama z Tetrisem i tam był link na dole do pobrania i wydaje mi się, że ja go nie usunąłem z serwera, więc musisz zobaczyć. Gaw pyta, czy teraz w końcu przejdziesz tak, żeby było śmiesznie. Aha, okej. Okay. Nie, no to czekaj, spróbujmy to przejść. Mogłem w sumie wziąć casual, bo to wtedy mniej, oni są tacy mniej dociekliwi. Nie powiem, żeby teraz byli jakieś... Ja też nie wyglądali na asów wywiadu. Nie, bardziej chodzi o to, że... MI6 to nie było. Że wtedy się można z nimi bawić w kotka i myszkę tak mocno, nie? Bo oni cię w ogóle prawie nie atakują. No okay. To, ale teraz im z pół metra rzucałeś noże w twarz. Brałeś pół metr rozbiegu i zamach toporem i rzucałeś w głowę i tego nie zauważali. Tak. Ja teraz z tą trucizną w wentylację pójdę. Tylko trzeba zrobić tak, żeby ta baba się zamknęła w tym pokoju tam przyjemności i radości. I sugeruję, żebyś zobaczył, czy teraz nie masz stroju ochroniarza odblokowanego, dlatego że skończyłeś misję. Można by zacząć od razu w tym stroju, to byłoby łatwiej, nie? Poczekaj, zobaczmy, replan mission. Zaskur pisze i krzyczałeś, ups, wymknęło mi się, jak rzucałeś. Tak, tak. Cześć, Cyril. Mam tactical wetsuit? Nie, nie mam. Nie. Ale mogę być tym... klaunem! Nie, ten mi się podoba. Raven suit jest zajebiście wygląda. Cyril pyta o twoje słuchawki. Czy masz te bezprzewodowe, czy on kabla po prostu nie widzi? Nie, nie widzi kabla. Mam, tu są takie zwykłe jakieś Sennheisery najtańsze. Czekaj, czym ten casual się różni? You experiment and have fun. To jest w ogóle... Tak. My chcemy eksperymentować selling point. Ale w sumie jak dobrze pójdzie, to szybko pójdzie, nie? Jest forgiving, tak, forgiving combat. NPCs are less attentive to sounds. Dobra, weźmiemy casual. Się będzie fajnie bawiło. Musiałbyś zrobić coś takiego, co ją triggeruje, żeby się schowała. Tak. Strzel w powietrze. A to wtedy zaczną go szukać, nie? To będzie niepotrzebnie problemy. Może... Pamiętacie, gdzie była ta trucizna? Tam na dole w tym, nie? W składziku. No przez garaż wchodziłeś, a jak wyszedłeś, to już ją miałeś, więc musiała być gdzieś w garażu. Kurwa, ale mam gajerek, ja pierdzielę. Zaskur sugeruje, że stroje się odblokowują, kiedy zrobisz na ileś tam punktów. Tak, 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 tak. No faktycznie masz ładny strój. Podoba mi się, jak ta gra wygląda, jest naprawdę ładna. Ładna, no ona się dużo od jedynki nie różni, jedynka też była bardzo podobnie. Mam wrażenie, że oni tutaj graficznie niewiele poprawili. Kraft pyta, ile jest misji w ogóle? Chyba 5 albo 6. W jedynce było 5, teraz chyba też jest 5, ale nie wiem, czy jeszcze tej dodatkowej się nie liczy jako tej szóstej właśnie. Freak proponuje, żebyś zajrzał do tego vana, który stoi w garażu. Może też coś w nim jest. Okej. Okay. O, zobaczcie, teraz na casualu tutaj nie ma kamery. Luki pyta, czy jest HDR. Widziałem, że... Jest HDR w opcjach, tak. Jest HDR w opcjach do ustawienia, ale ja nie mam niestety monitora z HDR-em. Pedla Giko pyta, czy po 2 latach warto odpalić pierwszy sezon. Myślę, że warto. No w tej dwójce na pewno warto, ale w jedynce tak samo warto jak i tutaj, bo ona się ani graficznie nie zestarzała, ani nic. Dobra, zobaczmy ten samochód w takim razie. Czy hakowanie drzwi, otwieranie to jakaś minigra, jakiś skill, jakiś przednik? Nie. A, tu jest, zobacz, są drzwi w samochodzie. A tutaj mamy, o kurwa, chloroform flask. Mhm.
A, czyli zestaw małego porywacza. Tak. Może możesz się porwać, a nie zamiast zabijać. Czy jest ewidentnie zabić się. Ty, a jakbyś na przykład pozostawił na zewnątrz bombę z opóźnionym jakimś wybuchem, sam się schował w safe roomie z tym zestawem porywacza, ona by wybuchła, ty byś tam już czekał, byś ją związał i otruł i byś z nią wyszedł. To nie jest głupie, tylko nie wiem, czy pierwszy element tej układanki tu gdzieś znajdę. W sensie jakaś bomba czasowa. Tak, nie ma czegoś takiego jak bomba czasowa. A nie masz na przykład czegoś, w co można strzelić na przykład z dachu? Ta kaczka, którą masz, to ona nie jest materiałem wybuchowym? Kaczka nie. Jest taka kaczka, która jest wybuchowa jak najbardziej, ale to jej nie mam akurat. Bo wiesz, coś, żeby leżało na widoku, z dachu byś z pistoletu z tłumikiem z tego strzelił? No, czekajcie, nie mam tego. Nie mam teraz lockpika, zapomniałem, gdzie ten lockpik leżał. Gaw wraca do pomysłu numer jeden, to może ta kula od kręgli. Ale to jest tylko do spania. Stąd wziąłeś Moltobeny. Ja myślałem, że misję zaczyna z tym, a ty nie. Kurwa, ale po chuj miałby zaczynać misję z Moltobeny. No właśnie, to było zajebiste, jak można było brać Moltobeny na misję. Diana, po chuj mi Moltobeny. Tu jeszcze jest szklanka wódki do zatrucia. No, oni są na służbie, to na pewno nie piją wódki. Nie, to chyba bardziej pewne jest to, że będzie w tym schronie, prędzej czy później. O tak, zbieraj. O tak. Troable. Te się przydadzą na pewno. Zbieraj wszystkie troable. Troable są bardzo potrzebne. Wiecie, tutaj można też spojrzeć w te challenge, nie? I sobie zobaczyć, co można ewentualnie zrobić w tej misji, ale ja tak wolę bez tego grać, bo to fajnie się samemu odkrywa. Faktycznie. No widzisz, tam było, że można uśpić. Było, że to można udusić poduszką. Tak. Troable, flipable. Nożyczki są dobre. Nożyczki dobry modus operandi by był. Tu jest, zobaczcie, tu jest jeszcze ten emetic rat poison. O nie, czyli... Słuchaj, ale ten dom nie wygląda jak na taki, który miałby problem ze szczurami. Oj, może ten, co przyszedł tą wentylację naprawić. Tablet troable. Tablet to jest flipable. Jakby się stołem rzucił albo któregoś z nich, to w ogóle nie miałbym pretensji. Pewnie. O, znowu dzwoni ten od wentylacji. To już teraz wiesz, co z nim zrobić. Przestań do mnie dzwonić. Nie znasz mnie? Jeszcze zanim pójdę tam do tego komputera, spróbuję coś tutaj poszukać. Umiejętności. Czego nie miałem wcześniej. Jakby to czy zrobić. Ich przyjazd się triggeruje jakoś? Triggeruje się, jak ten komputer schakujesz, wiesz? A, czyli teraz możesz sobie... Tak, teraz mogę tutaj łazić do woli. Pan Peso pyta, czy przypadkiem armaty na wzgórzu nie ma, żebyś strzelił. Nie, w tej akurat nie ma. Jak wysiądziesz z samochodu. No, tu można zatruć też. Hemki już pisze, a weź rzeczywiście napraw wentylację i uciekli, będzie ubaw. A to... Co to jest? Kiwi? Kiwi. A, Squeaky Toy. Squeaky Toy. Okej. Okay. To może tym i odwrócisz uwagę. No to na pewno, bo ono piszczy jak upada, nie? Na ziemię. Wgra jej na komputer Fallouta 76, sama się zabije. Nie, to ja bym jej tego nawet bym jej nie zrobił. Nie. Kurde, nie mam lockpika. Nie. Pamiętacie, gdzie był lockpik? Co? To ja zbierałem wszystko jak leci. I nie zauważyłem, gdzie on leżał. Cholera. No nie możesz iść po te klucze? No myślisz, że on będzie szafki też otwierał? Pawikon pisze, zakradnij się rurą odpływową, omijaj schowane w nich dzieci. Tak jak klucze leżały tutaj na stole, nie? Ale wiesz, te klucze to one leżą, jak oni przyjadą, bo to teraz nie. A, ona je odkłada, tak? Tak. O Boże. To sieć pod stołem. Teraz widziała wszystko. Dlaczego tak ręką ma ten stół od dołu? No, gdzie jest lockpick? Złodzieje lockpick oddawać. Czy rzeczy nitrogliceryna. To wybucha. To wybucha. To wybucha.
właśnie za skorbyta czy lockpika nie bierze się przynajmniej przy rozpoczęciu misji? W sensie to nie jest ten zestaw przedmiotów, które ja bierzesz? Jeszcze nie mam wszystkich odblokowanych niestety. Okej, okay, dobra. A drugie pytanie, czy te przedmioty jak trucizna na przykład, one są zawsze w tych samych miejscach? Tak. Czy one się rozlosowują? Nie, są zawsze w tych samych miejscach. Okej. Okay. Jak już się, wiesz, nauczysz mapy, no to wtedy jest łatwiej, nie? Ale można włączyć taką opcję takiego losowego w ogóle generowania misji na tych mapach, nie? To jest też bardzo fajne. Wtedy masz na przykład zabić jednego z ochroniarzy w jakiś tam konkretny sposób, nie wiem, tą kulą bilardową, czy... Kulka pyta, czy można nitro do herbaty wlać. Tu jest lockpick. To jest gaw napisał, nawet nie wiem, czy to czytać. Dobra, mam lockpick. Mam lockpick. Co to jest? A, przepraszam. Przesuń o 2 centymetry wszystkie rzeczy na, z wyjątkiem laptopa. Pomyślą, że ktoś im przesunął lapkę. Tak. To jest niemożliwe. To jest właśnie to. Dobra, mam lockpick. To teraz pootwieramy wszystko, czego wcześniej nie mogliśmy. Nie zapomnij zrobić pułapki przy umywalce. Tak. Ważne, umywalka. Wszystko zrobię. Teraz zaplanuję to z takimi szczegółami, że jak oni przyjadą, to nawet będą się bali wejść do tego domu. Kevin, są w domu. Już nawet nie mówię... Ej, ja zostawiłeś pistolet z Tomikiem i wziąłeś zwykły. On go zostawił? Nie. No, chyba tak mi się wydawało, że zmieniłeś coś. Pikacz pisze, że to były tabletki na serce z nitro, a nie nitroglicerynę, jak w dynamicie. Okay. Oj, daj nam się nacieszyć. No. Skaza pisze znak firmowy, umywalka i akumulator. Jak w Kevinie w drugiej części, nie, w pierwszej oni się nazywali wodni bandyci, czy coś takiego? Wodni, było? Tak. Oni chcieli kranat. Co, triggerujemy ich, czy jeszcze nie? Poczekaj, tu jest pisze, jeszcze ślubo. Z Red Dead 2. Zaplanowałeś? Luki pisze, w Red Dead 2 trzeba zamykać szafki, a tutaj nie. Ja faktycznie, jak okradałem w ramach misji budynek, otworzyłem wszystkie szafki, wyniosłem sprzęt, a oni się potem zorientowali, bo wszystko zostawiłem po otwieraniu. Nie pomyślałem o tym, żeby zamknąć. Serio? Mi się coś takiego ani razu nie wydarzyło. Jest taka misja fabularna jak ten, jak diligence kradniesz. To wchodzisz do budynku. Pewno nie zabrakało góra. No to się też zorientowali. No ale nie czułem konsekwencji już tego. Tu chyba więcej dużo nie znajdę. Kraft pyta, czy próbowałeś kiedyś zeskanować ten barkod, który on ma na czaszce? Nie, nigdy nie próbowałem. Jeszcze to unlockniemy. Lethal Poison Pill Jar. Czemu to potrzebuje? Ale zobaczcie dalej, cannabis joint. O. Weź zapal. Myślę, zaraz zobaczymy, co on daje. Po zeskanowaniu wyskakuje molto bene, przenosi się na stronę. Możesz zatruć jointa? A, wiem. Ten joint jest chyba po to, że możesz papierosy podmienić i jak ktoś go zapali, to dostaje fazy i wtedy już jest nieszkodliwy. To musi być bardzo mocny papieros albo bardzo wrażliwy i palący. Bo to są, byś taki zestresowany chodził jak oni, też by ci wiele nie trzeba było. Dobra. No to bene poison. Czekaj, jeszcze wejdziemy tutaj do tego składziku. Zobaczyć, czy tutaj czegoś... Przede wszystkim, czy mam otwarte te drzwi na dole. Kraft pyta, czy możesz jointa chloroformem, ale czy oni nie będą... A nie, oni wchodzą głównymi drzwiami, oni nie wchodzą przez garaż, nie? Nie zauważą, że jest otwarte. Nie. A ty zobacz, one się zamykają, może się czasowo zamykają. A, rzeczywiście, fuck. A nie możesz tam postawić czegoś, żeby się nie zamknęło? Rower. Na przykład. Nie da rady. Kurde, zablokowałem sobie. Dobra, jeszcze raz muszę tam iść na górę. To jeszcze odblokuję. Odblokowuję wszystkie drzwi, żeby... Postaw odźwiernego. Nie masz tam puszki, molto bene postawić, żeby się nie domknęły? Ile razy mam ci mówić, że nie? No bo taka wiesz... Zabawki piszczącej tam podłożyć? Tak. Wiesz, gra, która przewiduje wszystko, a nie można postawić cegły, żeby się drzwi nie zamknęły. Jak myślicie, ten właz tutaj wybuchamy już teraz, czy później?
Ty, właśnie, weź go wybuchnij teraz, to nie powinni. Poczekaj, aż dym przewieje i wtedy odpal misję. Poczekaj, aż się tylko wywietrzy i przestanie śmierć. Jeśli to otworzysz, to nie będzie przypadkiem wentylacji i nie będzie można jej otruć w środku w razie czego? Chyba za późno. Nie ma dymu, nie ma śladu. Ale nie, no w sensie, że jak tak. Dusi trucizny, no to będzie wentylacja, to i tak się nie udusi w środku, nie? No. No to, zawsze i może tym kominem wpuścić granat tam. Zawsze shurikena mogę jej puścić, nie? Już przeszliśmy tą grę. Zapominaj, że dostała granat pod nogi. Spróbujmy. Jak co to save'a wczytam tam, bo tam się autosave'y fajne robią. Dobra, wszyscy są na miejscu. Cześć, Shindo. Siema, Shindo. Trochę cię ominęło. Ja sobie wysmarkam nos, niech oni się tutaj pobawią. Czy to jest cutscenka? No bo teraz jesteś przyklejony do ściany. To jest taka półcutscenka, bym powiedział. Czyli prawie jak pół metro, tak? Tak. Nie, metro mieszane. A widzicie, to ona te klucze zostawia przy stole. Teraz tak, ten koleś podchodzi. Ten koleś coś... se shota walnął z tej wody, co tam stała. Czyli on by był martwy już. Tak. To nie są profesjonaliści. Tak by zrobił. A właśnie, czy ich zachowanie jest zawsze takie samo, czy też losowe, czy on dzisiaj część rzeczy na jest a jutro na herbatę? Nie, część rzeczy jest takich skryptowanych, a część jest losowych. Shindo, widzisz, że jesteś zarażony szkorbutem, tak. Okej. Okay. Posłucham, co oni tutaj gadają. Blackmail. Tu się w ogóle można chować, nie? Tej mechaniki w ogóle nie widziałem. Tam jak byłeś w garderobie chyba, tam raz wszedłeś tak, do szafy. Tak, są w garderobie, w takich skrzynkach. Szkorbut najlepszy Moltobene. Widzicie, sugar by wzięła. Ja. Teraz mu powiedziała, że chce herbatę z cukrem. Xboxa i PS4 Pro wspominaliśmy już na początku streamu. Mike wciąż nie wie, gdzie jego PS4 jest. Mój Xbox ma być jutro u mnie z powrotem. O tego, ty zobacz, pojebało go już tak na dzień dobry. Mogłeś włożyć granat do cukru. I to jest to easy. Chyba tak, ale, no. Wow. Ale przynajmniej już wiemy, że ona będzie szła teraz do poczekaj, tego safe room. Zróbmy to lepiej. Zróbmy to od tego miejsca. O. Ja tam jeszcze zarażę ten. Wiem jak to zrobię. Wiem jak to zrobię. Wczytam jeszcze innego save'a. Ja jej tam... Człowiek cisza znowu nadaje. Ja jej tam na dzień dobry wsypię takich piguł, że ją po prostu zesrają namiętowo, zanim do góry pójdzie. Ale gdzie jej wsypię? Tak, pokruszę jej jointa, wsypię pilsy, rat poison. Tak, ona przyjdzie i powie, jakiś śmierdzi ta herbata, nie chcę. Zrób mi drugiej, weź miodu. Wolę z miodem. Będziesz miała teraz... Czekaj, do tego nie mogę wrzucić, bo to on pije. A ona chciała z cukrem, więc do cukru dosypiemy. Prosiak Mieka ostatnio wysłał pocztówkę zwierzy Alfa, więc raczej szybko nie wróci. Lethal Poison Pill Jar. Proszę bardzo. I jak ona przyjdzie i z cukrem herbatę, to ale... w ogóle nie ma dyskusji. Tylko muszę poczekać, aż... Tak, muszę tylko poczekać, aż oni zaczną ze sobą gadać. Tutaj stać przy samym... Ale myślisz, że ona pije tą herbatę teraz z cukrem, jak wcześniej nie wypiła? Myślę, że jak się tutaj zostanie, to ona wypije. Nie zrobi mi tego. A miód też zatrułeś na wszelki wypadek? Miód nie zatruwałem miodu. No będzie śmiesznie, jak weźmie z miodem tym razem. Ale masz drugą truciznę, zatruj tylko, że ta druga nie jest śmiertelna, wiesz? No to co, biegunki dostanie? Tak, ta druga jest tylko usypiająca. Wtedy wejdzie w baterię. Ta druga jest usypiająca, więc bym musiał ją shurikenem dobić, albo tak podejść dyskretnie i jej skręcić kark. Nie masz dwóch na szczury i jednej zwykłej? Mam dwie na szczury miałem, tak.
Luki pyta, ważne pytanie, miód spadziowy czy lipowy? Nektarowy, lipowy okay. Taki, no. Kurde, nie słyszę teraz, jak gadają. No bo się schowałeś w schowku na ręczniki, wyjdź tam na balkon. Wielokwiatowy, ale z krajów europejskich czy spoza europejskich? Z kraju kwitnącej wiśni. Okej. Okay. Z polskich pasiek. Tak. Z polskich pasiek, to tak jak należy. No, zrób sobie herbatkę. No pytaj się ją o tę herbatę, no pić ci się chce, przecież przyjechałaś z dalekiej podróży. Jak się przychodzi do domu, się robi herbatę. Taką. To akurat wszyscy wiedzą. Wiem, co bym mógł zrobić. Zobaczcie, jakby było coś takiego, bym mógł to wsadzić do kubka i by se mogła oko wydłubać tym. Jakbym tam włożył taki długi szpikulec. Podmienił łyżeczkę na nóż. Tak, dokładnie. Jakby się napiła, to by sobie wybiła pciął. Tak jest. Cicho robi jej herbatę. Herbatę jej robi. Kurwa, z miodem wzięła, no. No ale... No. Bez jaj! Wczytuj to i zrób ten miód. Ja chcę zobaczyć, jak ona ginie od miodu. Ale i... poprzednio wzięła z cukrem. Nie, no poprzednio też zatrułeś cukier. Ale nie, bo teraz tego save'a wcześniejszego, co robiłem, to wzięła z cukrem. A mnie może No, to wsyp te obie trutki do miodu. No dobra, zobaczymy to. Tylko, że jedna ją posra, a druga ją zabije. No to nie wiem, która lepsza. To jest win-win. Dla szczurów, na szczurów nie zabija, tak? Okej. Okay. Win-win situation. Dobra, zrobimy jej taką herbatę. Ta trutka na szczury nie zabija, tak? Tylko właśnie... Tak, tak. Ona powoduje zaspanie. Dobra, ale co, do szkoły zaspanie? W ciągu tygodnia dwa razy zaśpisz. Jak się posła, to ją dojedziesz w kiblu. Ale tak, rzeczywiście, bo w kiblu można ją potem dojechać, to prawda. Ty, słuchaj, a no. weź wsyp do cukru, a miód wyjeb po prostu, żeby nie miała wyboru. Nie można, nie, to są takie elementy, których nie można ruszyć właśnie. Ej, no to w sumie kurczę. Czekaj, a do tej wody coś można mu dorzucić? Długopisy można rzucić, no nie. Ty, ale zobaczcie, ten chloroform też można tam dolać. No to jedziesz, wszyscy, jak zaczną pić, to padną tam. Nie, bo potem jej herbaty nie zrobi, to ja wolę, żeby ona zginęła niż on. To faktycznie, jego nie psuj. No. I jak wypije truciznę, to git, a jak wypije to drugie, to od razu biegnij do kibla, żeby tam tak. Rozlać wodę i rzucić akumulator. Trzymaj akumulator od razu, żeby... I bez względu, czy rzucisz wodę, czy w nią, to czujesz, że wygrasz. Pamiętacie, gdzie jest kibel? Albo w wodę, albo w nią. Wyeksponowany byśmy zrobił szejka ze wszystkiego. Tak. Jak jebnie, to jebnie. Posram je, zanim zacznę to odkładać na miejsce. Ale zobacz, zaczęła się kascenka i od razu goście na twoim piętrze wchodzą. Oni też powinni byli dopiero wejść do tego budynku z parteru. Oni są jak kameleony, wiesz, oni tam wchodzą po drugiej stronie. Oni się na linach wjechali do góry, jak Rainbow Six. Kalemelony. Jak SWAT. Napięcie. Komandosi. Prawdziwi komandosi. Oni tam są od jedynki, oni tam stoją przez cały czas. Wielka chwila. A teraz w ogóle nie wypiję, jak już pisze, twierdzi, że jej się nie chce. Tak, teraz od razu pójdzie kupę. Ja sobie śrubokręt przygotuję, może już na wszelki wypadek. Pizzę sobie zamówi dużo i dostanie pół litra Pepsi w gratisie i będziesz miał lipę. Albo o wodę poprosi, o. Solfi dobrze pisze. Tak, tak, z miodem. A co jest w miodzie? Tak, wzięła z miodem, cicho. Truciznę? Tak. Tylko ja muszę teraz się schować, bo tam kolesie mnie widzą. A, czyli nie zobaczymy, jak one zobaczymy, niech tylko przejdą. Mamy to, miód, weszło w miód.
A w miodzie jest śmiertelna, czy ta śmiertelna, usypiająca? W miodzie jest ta śmiertelna, taka sroga. First try. Dobra, poszli. Poszli. Wychodzę. Idę na świadka. Możesz już... I możesz od razu spierdzielać do pontonu, nie? Myślę, że tak. Mógłbym w sumie przy pontonie stać i tylko poczekać, nie? Aż gruchnie. No ale chcemy zobaczyć. Musimy to zobaczyć. No gdzie grzebiesz? Przecież stoi na górze ten miód. Gdzie szukasz tam pod szafką, cymbale głupi ty? Na górze. Honey killer. Masz nową ksywę. Honey killer. Ja pójdę mu tam do góry i mu krzyknę na górze. U góry. Na ladzie leży. I pchnij mu rączką w jego stronę, żeby zobaczyć. No dobra, może pierwszy raz herbatę robi, no. Aha, teraz kolejny wybór. Zieloną czy mango? Jezus. Olała go, ona powiedziała mu, what do you think? Ty, a jak tak stoisz, to nie możesz ją tasakiem rzucić z tej odległości? Tak, że mogę. I do kosza od razu się schowuj. I tak, cyk. Honey trap. To on wyciągnie inny miód i oj. Ale jak wzięła z miodem, to ją tylko posra, nie? Czy... No nie, to ja już nie pamiętam, co ja też nie. Rzuć ją Molto Bene. Mi się wydawało, że w miodzie jest ta szczury, a nie no. śmiertelna. No to wtedy pójdziesz do kibla i tam... Dobra, kończcie ten cheat chat, tutaj ma się zagotować. Solvi pisze, żeby się rzucił tasakiem w momencie, jak będzie piła herbatę. To wiesz, tak? Multikill. Dla pewności. Multikill, tak. Cicho, wzięła to, no dobra, wzięła jak, to. Ale jak pójdzie do łazienki, to teraz trzeba szybko... O, co się nie tak się... O. Wychodzimy, nie? Szybko to działa. Koleś usiadł i gra to na playu. Czekaj, bo tu już mnie widzą. Wiecie, ja teraz muszę wrócić do domu, nie? A będą jakieś dodatkowe punkty, jak cię nikt nie zobaczy w czasie misji? Kurczę, a to będzie ciężko chyba się wycofać, tak żeby ci nikt nie widział. Nie, no w tych przejdę, przez tą trawę, w krzakorach mnie nie będą widzieć. Dawaj ptaka, wiesz, koko! Tak. Fajnie, bo to fajna mechanika, czy fajnie to jest pomyślane, bo ta trawa to nie jest tak, że ona wszędzie rośnie, nie? Tylko tak się układa. Sprytne. Kurczę, ja lubię patrzeć, jak ktoś w to gra, ale mówię, nie podejrzewam, że nie miałbym cierpliwości, żeby samemu w to... Może wodą. Kto widział, wodą przejdę. Kto widział łysego ptaka, tak. Albo idź w głąb lądu. Tak, i spadnę pod teksturę, nie? I będzie. No to wygląda na wschodnie wybrzeże, jakbyś na ale zachód, oni się chyba jeszcze nie pokapowali, że ona umarła. No i no, dwóch gości przy z nią stało w tym salonie, a jak padła na... No, ale jakoś się bardzo nie przejęli tym. No, wiesz, w sumie ona ma narkotyki w domu, może jej się zdarza. Tak? Kurwa, ale zobaczcie, ile ich tam stoi, nie? Jakbyś miał Molto Bene, to byś mógł odwrócić ich uwagę. No mam. No. Gdzie to jest? Tu. Poszukaj na tej plaży Geralta. Może tartaka znajdę gdzieś. No tu jeden gość tylko jest. No ale tam przy łódce stoi czterech, nie? O, przeszedłem przez teksturę. Ty, to niech ten gość, który do ciebie idzie, weź go capnij, przebierz się za niego i wtedy dojdź do łódki. Ale właśnie ktoś napisał na czacie, że jest więcej punktów, jak się skończy w tym garniturze, co się zaczynało. Tak. Dobra, aha, spróbujmy, zobaczymy. Mam save'a. A można... Okej, okay, dobra. O, tu kolejny to idzie. To bene. Hej, ty. Jadłeś już szefowa dziś? Szefowa nie żyje. Fajrant, jadłeś już dziś, to masz! Czy o suchym ryju siedzisz cały dzień? O kurwa, tu następny. Ja pierdzielę, jak
No trochę ich jest. Oni przy mojej łódce stoją generalnie, więc to... Nie, no bo słuchaj, no to oni pilnują tego obszaru i nagle łódka. W sumie tylko w pierwszej chwili, jak tylko zobaczyli ten łódkę, to powinni od razu zrobić lockdown. No oni tak dość na luzie podchodzą do tego, co jest skórką banana. I nie rzucałem. Nie, to jest kory kawałek takiej obłupanej. Okej. Teraz jest trochę dupa zimna, tudzież blada. Monetą możesz odwrócić uwagę za skupisz. Tak, tak, mogę tutaj jabłkiem rzucić na przykład. Wyeksponowany pyta, czy zawsze było więcej, czy zawsze było więcej niż jedna droga ucieczki. Tak, ale w niektórych misjach, tych początkowych szczególnie, była tylko ta jedna. Skaza sugeruje, że shuriken w twarz odwraca uwagę. Odwraca, to prawda. Się zastanawiam bardziej, co z tymi typami przy łódce zrobić. Ej, właśnie, może dało się ugotować tę Altobenę, żeby... Ona powiedziała, że I suggest to make a distraction and make a loud one. No. Co mówiłeś, Quest, co? Że może faktycznie da się zrobić, na przykład ugotować to spaghetti, żeby wszyscy je zjedli i się posrali. Taka zbiorowa sraczka, myślisz, że się da? Nie wiem. Dają przeterminowany moltobenek, to by na to wpadł. No właśnie. Zastosowanie. Ty jak zrobić to? Miałeś glicerynę, nie? A gliceryna? Aha. No to nie jest ta wybuchowa gliceryna, tylko tam na serce. To jest to samo. A może ja po prostu podejdę do tej łódki i oni się nie skapną? Może szybko wciśnij X po prostu. Nie, bo tam jest, widzisz, tam jest kłódka, więc trzeba zrobić dystrakcję. A ja wiem. Monetą. Czekaj. Monetą zrób. Nie. Zrób puść kaczki monetą, bo jest, ale 6 kaczek. Zaraz będzie. Ja wiem co tu, bo dlaczego ten samochód wtedy wybuchł tak spektakularnie, bo on jest właśnie po to. Teraz już skumałem. No tak, ale nie, czy jak ty go wysadzisz, nie to nie ten, to nie będzie mniej punktów? Nie wiem, ale nie da się inaczej, no bo jest kłódka na łódce. Da się inaczej. Monetą. Monetą i shurikenem. Spoko, mam jedną trzy monety mam, więc może... Ale może nie możesz uciec dlatego, że oni tam dwaj stoją przy niej i na nią patrzą. Może tak, się ich odbył, ale jak ja rzucę monetą, to musi to będzie blisko ich, nie? No zobacz. To zrobimy taki szlaczek. Jedną tam podejdą, potem drugą, podejdą kawałek. Nie zainteresowali się tą monetą, chyba że poleciała w zły. To musisz wyższe nominały rzucać. Oni zobaczyli, powiedzieli, o nie. Nie, tam 5 groszy, 20 groszy, to nie. Musisz przynajmniej piątki rzucać. Nie, no muszę tam pójść. Znaczy wiesz, ja ich nie muszę zabijać, nie? Ja mogę ich po prostu ogłuszyć. Wiem jak to zrobię. Ogłuszę tego typa, przebiorę się, potem z powrotem się w Gajerek ubiorę na wychodne. Może granatem się zainteresują. Tak. No hej. Kurwa. No elo. Ja będę się tam czaił. Ty co, urwałeś mu głowę? No prawie. Silent takedown jest najlepiej. Boże. To nie był silent takedown. To może był takedown, ale na pewno nie silent. Czy oni się budzą po pewnym czasie? Bardzo możliwe, że się budzą, ale to jest tak, że ktoś chyba musi ich obudzić, wiesz? Aha. A, czyli się przebrałeś jednak za ochroniarza. Tak, przebrałem się za ochroniarza i zobaczymy, okay. Czy teraz... Czy tutaj można to jakoś po cichu odpalić, te fajerwerki, czy coś? Krawczy, semi-silent. Myślę, że granat to rozwiąże. Ja myślę też, że pocisk by tutaj rozwiązał sprawę z daleka. Z daleka, nie? No, to jest dobry pomysł. Nie, point blank. Owijasz się tym mikrofonem? Tak. Jebło. Tak. Cyk, 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 cyk. I co?
Jest gicior. Wow. Dobra. Ale czy oni zostawili, no widzisz, i dalej stoją przy tej... Nie, już teraz nie stoją. Znaczy już nie ma kłódki przede wszystkim. Nie ma kłódki. Z matrachol, masz dziwną definicję z daleka, bo trzy kroki odszedłeś. Kurwa, oni się tu... Tu się there is a naked male here? Kurwa, się przebrał. Kampania, cyk. Podniósł go. Ty, no zostawcie mój gajerek. Podniósł go, teraz będą się szukać. To jakbyś się teraz z powrotem przebrał w ten swój gajer, w którym tu przyleciałeś, to by się liczyło? No chcę, tylko że oni tu stoją wszyscy teraz w trzech. Wiesz, to akurat nie jest... Nie, nie jest... wiem, ktoś mnie silent take down. Czuję się, jakbym dostał silent take downem w głowę. Ej, musisz się przebrać. Przebrałeś się? Nie, jeszcze nie. Zaraz się przebiorę, niech sobie tylko pójdą. Tamten goły już ma chyba wolny na dzisiaj. Ej, dlaczego obok mnie leży puszka Moltobene? Dostałem korę mózgową. Pym, 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 pyrym, pym. Semi-silent. Możecie mi mówić Hitman teraz. Honey killer. Honey killer. Zobaczymy, jakie dostałem odznaki, bo tam nie zwracałem uwagi wcześniej. Korzeniuszka pisze, że jak kogoś zabijasz, to weź jego telefon i followuj go na Spotify. Jest Unseen Assassin. Achievement Unseen Assassin był. Cyk. No, trzy kolejne wpadły. Czy te punkty się sumują? Tak, one się stakują wszystkie. Dostałeś jakiś tutaj challenge za zabicie kogoś, ogłuszenie konarem, tak? Tak, tak. W ogóle za znalezienie konara był jakiś taki achievement. Would you believe it? No i 6 minut szybciej to zrobiłeś niż poprzednim razem. Trzy challenge zrobiłem, zobacz. Tasteless, Traceless, Would you believe it i Sugar Honey Honey. Proszę bardzo. Never spotted, dostałem bonusa No Noticed Kills, No Recordings i Time Bonus jeszcze. Semi-silent. Generalnie byłem najlepszy. Semi-silent. Najlepszy byłem. Targets only. Dobra. Pięknie. Pokaż jakąś misję, która nie jest tutorialem. A to nie był tutorial. No wiem, wiesz co mam na myśli. Jasne. O, mogę teraz z innej lokacji zacząć. A co to jest to logo NVIDII i highlights w lewym dolnym rogu było przed momentem? Tam jest taka, bo ta gra ma taką funkcję, że ten GeForce Experience jest z nią zintegrowany i ona automatycznie nagrywa te ostatnie tam ileś sekund możesz ustawić. To jakieś miało być narzędzie do robienia screenów, nie? Do nagrywania. Zobaczcie, co odblokowałem. No i teraz stawiasz to w drzwiach. Jest po zawodach, nie? Na tej drodze, którą ona jedzie, to postaw od razu będzie z głowy. Nie, ale to jest zajebisty pomysł. No kurde, same dobre pomysły. Tylko, że nie da się zrobić tak, że podłożysz misję i potem poczekasz przy łódce, bo oczywiście trzeba, bo dopiero ten komputer triggeruje. Tak, dobra, teraz jest ta misja z F1. Pięknie. Będzie Sean do zabicia? Ktoś tam będzie do zabicia. Zróbmy. Terry, jego brat Terry. Tak, ja po prostu zagram w nią i tyle. Brzmi rozsądnie. To jest plan. Tej misji nie znam kompletnie, więc zagramy ją tak na świeżaka. Your destination is the annual Global Innovation Motor Race in Miami, Florida. Miami, Florida. After analyzing the data from Reynolds computer, teraz mi się skojarzyło, że w tym overlayu, tu gdzie są loga Facebooka, Twittera, YouTube'a i Twitcha, trzeba tam wrzucić Spotify'a. O panie. Przecież jest, nie? No, jest. Cyk. O, drony. Cyk. Z drona będę zabijał. Ty zobacz, jaki hipster będzie jeździł tym. Czy to pani jest? Fajne są te wstawki animowane. Fajne. Tylko twarze nie robią trochę, nie? No, nie, są takie outdated. Modele i twarze są... Tak. To prawda. Ale wiesz co, to wygląda bardzo ładnie. Tu poszło w zupełnie inne... Para poszła w inne miejsce, nie?
w tej grze. Ja pierdziel, zobacz, weapon system, shotgun, samolot. Podejrzewam, że można zhakować jakiś system, który zrobi nalot. John Pedro pyta, na którym levelu jest ACS 130, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ten wielki latający skurwiel, ta forteca, która armatą wali w ziemię, tak? Tak, tak. Może nie być. To jest tak, że przylatujesz, naciskasz guzik i tego fragmentu mapy nie ma, nie? Tak. Ładne te animacje. Trzeba pewnie ich obu zabić. Sierra Nox. I will leave you to prepare. To ja się przygotuję, nie? W strój klauna. No. Na pewno nie będę się wyróżniał z tłumu. Nie, nie ma szans. Co mogę sobie zasugerować? Na Florydzie, tam wszyscy są tak ubrani. A, tu jest jeszcze takie coś, że jest smuggled item i można sobie w jednym miejscu na mapie, w zależności od tego, ile mamy odblokowanych, schować, nie, na przykład w jakiejś miejscówce masz schowany przedmiot, który ci będzie przydatny podczas misji. A, jak broń ukryta w Tak. Taki pick-up, no, dokładnie. Fajne. Przebierz się za bolid, MQ już pisze. O. Wezmę sobie ten ICA Proximity Explosive tam. Przebierz się za oponę i doturlaj się do celu. Brawo. O, wszystkie gajery są, widzę. Requiem, biały, tam jest ciepło. No, I don't want guidance. No guidance needed. No. Jesteśmy profesjonalnym zabójcą, nie potrzebujemy. Kat pisze w więziennym portfelu schowanej. Prison wallet. No dobrze. Kurde, Skaza sugeruje coś ciekawego i myślę, że to może być do zrobienia, żeby być jednym z gości, przepraszam, za gościa speed stopu i nie dokręcić koła, jak ta kobieta się będzie ścigać. No to challenge accepted. To jest coś. Co to przez moment byłem, żeby zaprojektować ten wielki bombowiec i rozwalić pół Miami. Tak. Ale tu ludzi, zobacz, wyścig, 7-8 samochodów. Ja tak gdzieś ten zwiastun tego nowego filmu Petera Jacksona, tego tych latających, o tych jeżdżących miastach. Tak, to dwa lata temu był chyba pierwszy, pierwszy teaser, tak, widziałem. Co to jest? To Londyn. Nie pamiętam tytułu, ale wygląda głupio śmiesznie. Po polsku to właśnie chyba było coś z tym zabójcze miasta, czy coś takiego. Nie, na pewno nie wygra trzeci rok z rzędu. Ja nie pozwolę na to. Może się tu ścigać. Czy w jedynce też takie tłumy były? Nie pamiętam, na tym, tak. Na pokazie mody na pewno były. Były, w Marrakeszu było tak samo masa ludzi. Global Innovation Race. Butt Jack, welcome. Rowerem wjadę. No jak clown. A czuję w padzie, że przycina, jak mam stream włączony. Wyglądasz trochę jak Joaquin Phoenix. No, dawaj to. Ej, no. Udałoby się wygrać trzeci raz z rzędu, gdyby te wściekłe dzieciaki. Tak. Dobry. Ja na wyścig, przepraszam. Czy ty potrzebujesz biletu? Właśnie nie wiem. Powiedz, że jesteś honorowym dawcą krwi. Ktoś przez telefon rozmawia. Rzuci banana pod to. Nie, takie rozmowy przez telefon są ważne, bo tam jest dużo wskazówek. Właśnie jak się bez gajda gra, to one dużo dają. Ja jestem VIP-em, wchodzę po prostu jak człowiek. A. Dobra. Proszę cię, jaki VIP. Musisz być jakimś bardzo, bardzo sławnym clownem. Trochę tak. Teraz zapomniałem, czy nie mam czegoś, czego nie mogę przenosić czasami. Jest git.
ale tu się dzieje, zobacz, ludzi tysiące. Rzuć niebieskiego żółwia na tor. Free photoshoot. No chyba nie chcesz, żeby były ślady z twojej obecności zdjęcia. Nie, nie, ja tylko chociaż... zabieram darmowy swag. Tego można spacyfikować typa. Cyknij mi fotę, stary. Se kłócnę tu. Ludzi jak na PGA. Wyszło? Ty, on ci faktycznie zdjęcie robi. No dawaj te zdjęcie. Rzuć go puszką, niech się ogarnie. Ogarnij się, typie. Ogarnij. Mk już pyta, czy gdzieś widać, żeby był panel formogatki. Nie ma właśnie. Tu za 20 dolców można kupić sobie baner z tą panią. Koszulkę. Ty to może jak kupisz, to możesz do niej podejść, żeby ci autograf dała i wtedy ją będziesz cyk. Właśnie nie ma sprzedawcy, więc chyba cyknie, nie zrobimy. No jak to jak nie ma, to się, że za darmo, to jest taka zasada. A czekaj, tu jest jakaś kolejka. Meet the drivers. O, coś tu leży. Nożyczki. Widzisz? Tak, to bierzemy. Nożyczki są bardzo przydatne. Jak będzie podpisywać, to wbije jej w rękę. Ale to nie jest ona. Moses Lee to jest. Bo to jest ten typ, co tutaj się podpisuje. Ja bym chciał wywiad z tym człowiekiem zrobić. Mogę? Ty, ale ten Moses jest łysy, a ten, co podpisuje, ma włosy. Rzeczywiście. Także to nie jest Moses. No dobra. Musisz znaleźć kogoś z tego, z ekipy tej lachy, żeby się przebrać. Tak. No. Tak byłoby najlepiej. Tu jest mapa tego eventu. Idź w stronę ryku silników. Get away from me, you creep. Jaki creep? Sam jesteś creep. Ktoś tu na czacie pisał, że jest strój flaminga. O, są hot dogi, może jest strój hot doga. Jeżdżą. Ghost pyta, czy jest misja z profesorem Ding Dongiem. Może. Nie widzieliśmy jeszcze wszystkich. Tajemniczy Don Pedro pyta, czy grasz do 22, czy do końca misji. To jest jedno i to samo. Myślę, że tak będzie, no. Muszę tutaj zrobić mały rekonesans, bo nie wiem za bardzo, gdzie iść. Tu mi się pierwszy raz na oczy widzę. Czy to jest logo oryginalne Mountain Dew? Na tym koszu tam? Fountain View to jest. Serio? Serio? Tak. Fountain View. O. To zajebiste. Sierra Nox jest na drugim miejscu, widzę. Szania pyta, czy chcesz opowiedzieć o fabule tej gry, ale to nie wiem, czy chcemy spoilować. Nie, nie chcę opowiadać, ale ona tu istnieje i to jest całkiem fajna fabuła. Taka pasująca do gry. Dawaj, Michę. Popcorna mi nasyp. Zrób misję tak, żeby Kubica wygrał. Co wy z tym Kubicą? No bo Kubica w F1 będzie jeździł od nowego sezonu. No ja wiem, ale jeżdżenie to jeszcze nie jest równoznaczne z wygrywaniem. Więc... O, no nie, tu no mogę wejść i być kucharzem. Poczekaj, zaraz będę serwował lody. Sukcesem będzie nie bycie ostatnim, to wtedy tak. Kucharze, że może. Dawaj popcorna. Ale to i tak chyba dopiero od marca, nie? Się zaczyna... Ja się nie znam. Bo teraz się kończy ten sezon. Fountain View piłbym. Fajnego mema dzisiaj widziałem, bo Orel ma sponsorować. Patrzcie teraz, nie jaka będzie. Teraz będzie Destruction of the Year. Ja nawet nie będę musiał, widzę. Wstrząśnij wszystkimi puszkami, jakie tu są. Jest wszystko okej. Okay. Grać nie znaczy wygrać, co widzimy po streamach formogatki, Pawikon pisze. Tusze. Jest wszystko okej, okay, nie? Zobacz, ludzie czekają, ludzie czekają na... Kurwa, chyba mnie gonią. Wszystko gra. Kurde, biegną ochroniarze. Przejrzeli mój plan. Jaki był twój plan? Ogłosiłeś gościa, tak, zacznij sprzedawać. To nie ja to tylko sprzedaję. I co? I jeszcze raz mu. Wow, judo cios!
Miejsce ci się skończy na zapleczu tej knajpy za moment. Ty przebierz się za gliniarza, wejdziesz wszędzie. Wiem, już się przebrałem właśnie. Proszę się rozejść, już nie będziemy więcej sprzedawali. Nie ma hot dogów. Nie ma hot dogów, skończyły się. Poczekaj, bo tutaj kolejni po hot dogi przyszli. To był inny, następny gliniarz. Mówię ci, że ci się miejsce skończy na zapleczu za moment. Slightly silent. Czekaj, kolejni przyszli po hot dogi. Czy jak ich wrzucisz do zamrażarki, to oni chyba umierają wtedy, nie? Wiesz co, nie pamiętam, jak z zamrażarką było. Skąd się ci gliniarze biorą? No wiesz, to nie wiem, no... No ktoś ich... Nie widziałem, bo przewracali się po prostu, no. Urwi mu głowę. O fuck, widział mnie. To. Czekaj, zróbmy to inaczej. Szukaj tego gościa z Steamu. Nie zauważyłem, że on w tych drzwiach tam stał, szmaczek. No póki co, to zepsułeś dzień bardzo wielu ludziom tam, bo nie będą mieli hot dogów. No. Ale pani Sierra cały czas jeździ. Pani Sierra jeździ, ale do czasu, to jest wszystko do czasu. Ania pisze, że glini się respią w tej cukierni. Tak, tutaj obok jest stoisko z pączkami. No ale w tym stroju ochroniarza byłoby łatwiej. Zaraz będzie dobry strój. Zobacz, inwestyguję dystrakcję. Nie wszędzie się można przykleić, widzę, do ściany. Coś jest tutaj nie tak. Niektóre są brudne i nie warto. Może tak. Zatruj parówki. No bo załóż folię na wszystkie. Nożyczki mu wbił, ja pierdolę, zobacz typa. A myślałeś, że jak wybrałeś nożyczki i zaszedłeś go od tyłu, to przecież jaki będzie efekt, że mu fryzurę mu poprawi z tyłu, żeby miał równo? Włóż go do skrzyni. Idziemy sprzedawać skrzyni. W takim razie. O, śpi, słodki książę. Co pan sobie życzy? Żeby Sierra Nox umarła. Nie, no ma koszulkę z nią. Do wyboru są nożyczki. No tylko. Wybieraj, brudasie, nie będę tu czekał pół dnia. Nie, to nie. Co za niezdecydowany chuj. Eksponowany pisze, a gość na dwa etaty robił, żona czeka w domu z dziećmi. Tak. A ty mu nożyczki. Ej, przynajmniej robota jest zrobiona. No. Matrachol pisze, że niezłe kuchenne rewolucje tu się odbywają. Dobra. Jesteśmy kucharzem, to teraz na pewno będziemy mogli wejść do toalety. Oho, trutka na szczęście. Zobacz, co zrobili z papierem, nie? Ale czekaj. Tu będzie... Gówniarstwo, zobacz, jak na rozrabiali. Tu można topić ludzi, jakby co. A tu jest jeszcze, jest Fountain View i jest Dr. Pop. Dobrze, nie Dr. Poop. Dr. Poopers. Gaw pisze, szkoda, że trzeba zabić Sierra, a nie gościa od hot dogów. No. Normalnie miałbyś flowę z Wiktorem. Tak jest. Employees only. O Jezu, lockpick potrzebny, kurwa, tam nie wejdę. Zabukaj, Pedro, hot dog wyniesiesz. Już pułapkę na szczury. Tu jest toaleta, tu jest employees only. Zrób mu kepsa w cienkim na ostrym. Oj nie. VIP access. O właśnie, Solfi pyta, zajrzyj jeszcze raz do kibla. Trzeba zobaczyć, jak była rolka powieszona papierem do ściany czy na zewnątrz. To jest ważne. O, czekaj, mogę tu wejść. Picie tu dają darmowe. No to fajnie, to już zabiłeś kogoś od hot dogów i się napiłeś. Someone may work out, you don't quite belong. Darmowa soda, winning. Się przebrać za kogoś, kto tu pasuje. Drinki są. Tu można zatruwać. I jest kelnerka. Ty, ale to są tędy nie wyjdę. Zajebiście duże mapy, fajne. Duże, no.
Przebierz się za tą kelnerkę. Ale nie mogę tam przejść, bo mnie ochroniarz zgarnie zaraz. No to nożyczkami go, no nie wiem. Ale przy 1000 ludzi? A ile masz nożyczek? Jedne. No tak, to jest pewien problem. Jest problem, no. Czekaj, jakoś inaczej to zrobię. Zawołaj go do kibla, powiedz, że się zatkał i tam... Przez koraliki przejdę, o. Przez co? O, tu mogę być. Tu jest ten, champagne room. Mogę schować nożyczki. O Jezu. Gdyby tylko objective było zabij gościa od hot dogów i się napi, to byłbyś mistrzem w tą grę. Kurwa, nie pomyślałem, że za babę to się nie przebiorę, nie? Czemu? No nie da się. A już ma... Już leży. Rajstopy i spódnice chcieli założyć. No. Czemu się nie da, a co? No rajstopy nie pasują. Czy ty właśnie założyłeś jego płeć? Słami łapę. On ma jedną z 4000 płci, może mu pasują. Nie zrobię tego. To niech ten gość tutaj przyjdzie, ten ochroniarz tam cię nie chciał. O, to jest dobry pomysł. Tak, masz rację. To jest bardzo dobry pomysł. Tylko muszę tą panią gdzieś przesunąć, żeby jej tak... Nie, krzyknij, ojej, nożyczki. Proszę pani, proszę pani. Proszę pani, co się pani dzieje? Przebierz się za właściciela toru, wszędzie wejdziesz. Kurwa, nie usłyszał. A puszka się rozbiła w cholerę. A nie możesz go zawołać? Nie, po prostu. Nie możesz mu się pokazać z bronią i wtedy się wycofać? Mam nożyczki. No tak, zapomniałem. Bij mu w tyłek. Psst. Mam nożyczki. Nie, to będzie słabe. Zabij nożyczkami i rzuć smoke bombę, krzycząc oczywiście przy tym smoke bomb. Tak. Proponuję. Potrzebuję coś, żeby go tu zwabić. Może tą panią tak... Pastecika ukradnij. Głowę jej trochę wyciągnę i tak, przyjdzie. Tak, weź ją chwyć za nogę, wyjdź z nią tam. To on chyba wtedy przyjdzie za tobą. Połóż jej skokę na twoich stopach. O, fuck. O, jest. Jakaś kobieta. Nie, czekaj, to jest bez sensu, żeby za nią biec. O, widzisz, w drugich drzwiach cię zauważył. O Jezu, poszła do drugiego ochroniarza. O nie. Nożyczki. Compromised. O nie. Gdzie moje nożyczki? Szał zabijania. Slightly silent. Krzyki, to ja już patrz teraz. No, no dawaj go tu. Fake surrender. Ja się, proszę pana, poddaję. Czekaj, bo tu jeszcze jeden typ przyszedł. Okay. Dobra, spoko, luz. Poradzę sobie z nimi. Nie takich kozaków przerabiałem. Zobacz, co się dzieje. Już jest git. Kurwa, wstał. Judo ciało. Zabrakło nożyczek, musieli sobie obrócić łapy. Ty, on ci się przebrać w jego ciuchę, on cały czas żyje, o co chodzi? Tak. Trochę zjebałem. Trochę. Snap neck. Snap. Przeszkadzasz mi tutaj. Ja mam garnitur, to nie ja jestem. Możesz przejść przez całą mapę i wszystkich pięściami zabijać. Tak. Wiesz, no gram na casualu, nie? Podejdź do bolidu i walnij bolid z pięści. Podejdź do niej w bolidzie. Jest cukier. Cukier znalazłem, cukier. Ty, paramedyk! Zatruwaj. Zajebiście. Cukier. Paramedyk to prawie jak król toru. Wszędzie no. Od paramedyka to już tylko do tego, do członka ekipy, to wiesz, krok się tylko dzieli. Korzeniuszka pisze, Mike, to jest Hitman, a nie John Wick. Bag of sugar is non-lethal melee and no lethal throw. Więc wiele z tym nie zrobię. Skaza proponuje, żeby zrobił bombę z jajek niespodzianek. O, shit, idą. I do prania. O! Zawsze pod ręką, kiedy potrzeba, zobacz.
ty, a weź teraz podbiegnij, powiedz, jestem paramedykiem, w czym pomóc? Wszystkim musisz rzucać. On nawet, on by wziął snajperkę i snajperką by był w czaszkę. Ja chyba jak miał snajperkę, to by ją wrzucił. Za rogiem go złapałem, zobacz. Ty, ale ten typ był jakiś ważny. Ja się przebiorę za niego może. Ten typ mi tu bruździ trochę teraz, no. Ja będę rzucał wszystkim, jak będę w to grał. Wszystkim. Kto to jest w ogóle? Kim ty jesteś? Ty wiesz, kim ja jestem? Kronstadt Security. Kurwa, panie, zobacz. Teraz jestem po prostu gość. Pniesz się szybko po drabinie kariery. A nie, poczekaj, bo teraz jestem hunted. To nie jest dobry pomysł w takim razie. Half-Life 3. Jeb łomem, Half-Life 3 potwierdzony, Szary tak. Pisze. Dobra, medyka nie będą szukać. Cześć, Maxali. By jeszcze pójdziesz teraz do niej wszystkich. No ten mi tutaj teraz wyskoczył. I uratować. No sudden moves, no, no, no. Kraft dobrze pisze, to szybko eskaluje. Gdzie mi tutaj... Wózek inwalidzki! Kierowca! Ale jakiś stary taki. Zobacz, jaki ryj ma stary. Fuck, nie ten guzik! Schował się. Chodź tu, staruchu. Gdzie on jest? Uciekł. Do tej to ja go. Nie. Uciekł, ja mogę być kierowcą. No zaraz będę, poczekaj, jeszcze nic straconego. Chodź tu, nie będziesz nigdzie mi uciekał! On wyszedł z ochroniarzem. Ty, bo on chyba do pani leci się poskarżyć. To jest mechanik. No i dobrze, no i super, to jest jej mechanik. No. I gotowe. Zamknij te drzwi i chuj z nimi. Zobacz, jak mu kostkę wykręcił. Rzuć go czymś. Ha, tu nie mogę być teraz. Dobra, sorry. To nie powinieneś się bawić. Czekaj, oni tego nie widzą. Oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Jestem mechanikiem, robię mechaniczne rzeczy. Tak. A, mechanika, moja ulubiona. Fuck. No, trup. Normalnie bym mu pomógł, ale nie jestem paramedykiem, jestem mechanikiem. Źle to zrobiłem. O nie. Jak teraz się chować? Będziesz zawsze poszukiwany już teraz. No. Tylko mechanik. Nie, to czekaj, trzeba save'a wczytać. Masz lockpika, nie? O nie, ja mam save'a. Może wam coś zmechanikować. Mam save'a, jak gonię tego paramedyka. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, spróbujemy. Było blisko do pana kierowcy. Tak. Pana mechanika. Ja widzę, że tutaj opportunities to co 3 sekundy się trafiają, nie? No tak, zmieniłeś zawód. Byłeś ulicznym klaunem, a już pracujesz w tym teamie F1. Tak, zacząłeś od małego biznesu. Tak. Sprzedawałeś hot dogi. Po chwili. Ochrona. Zrobiłeś. Czekaj, gdzie ten medyk leżał? Tu był medyk, nie? Medyk na rogu. Nie, to nie, tam z tyłu. Na rogu budynku, na rogu. Tego czerwonego. Dobra, o, dobra, wszystkich. A ty co tak się kucasz? A nic. Wyeksponowany pisze, Miodzio gra, bierę jak za 120 będzie promka. No. Chociaż ja tak cały czas mówiłem o pierwszej części, ja do tej pory jej nie kupiłem. Pierwszy raz w Game Passie. Ale tu ktoś chyba zrobił na grubo, bo zobacz ile much. Gdzie ten mechanik? Mechanik. On przyszedł tam trochę później, nie? Bo ty tam tak. Się pokręciłeś. A to ten ochroniarz ma najgorszą fuchę, pilnuje to i... No. Jest wózek inwalidzki drugi. I teraz można już chyba nim pojechać. Zobaczymy. Nie można. Ale wow. Siąść czy pchać? Nic się nie da zrobić. No dobra, trzeba... O, jest mechanik.
Kebab z tatara zjadł. Co to jest kebab z tatara? Surowy. Czekaj, mechanik jest? Coś będzie mówił no, teraz. No jak surowy kebab? To jest inny niż wtedy. Ma komórę. Podejrzę mu, co ma na komórce. Powiedz mu, że źle wygląda i koniecznie chcesz go zbadać tam za to i twojem, tak. Poproszę pana tutaj, na stronę. No, żeby on się nie zniechęcił. Czy ma pan historię chorób serca w rodzinie? Tak. Jestem paramedykiem. Ty tego, ty go nęcisz, czy podrywasz? Czekam, aż coś zacznie robić, bo on chyba notuje teraz coś. Coś na komórce robi, może gra w Diablo Immortal. Zaraz rzuci ją w pizdu, może trzeba mu zhakować i wgrać mu Diablo Immortal. To co, wy nie macie komórek? No. Dobra, poszukamy, gdzie on pójdzie. Bo jak się za niego przebiorę, to już jestem w domu, nie? Muszę panu Felatio zmechanizować. Powiedz mu, jak ma komórkę, to powiedz mu, żeby formogatkę followował na Spotify. Spotify.com. Ten pisze SMS-a i ten paramedyk jest jakiś dziwny. Tutaj to ja już chyba nie wejdę. Jak to nie wejdziesz? Nie, wejdę. Zobacz, ten koleś handluje narkotykami, to na pewno nie jest ochroniarz. Przecież to jest dealer, to z kilometra widać. A już teraz poszedł do ludzi, ja pierdzielę. Weź, mów do niego, słyszał pan, jest taki fajny podcast. Kurde, a, tu jest emergency exit, dobra. Bedla Geeków pisze, że właśnie zafollowował, dzięki. Tu jest dobra miejscowa. A, tu tędy można przejść też, okej. Okay. Potrzebujemy tego mechanika, Mike. Wiem, tylko nie wiem, jak go tutaj zanęcić. Kurwa, poszedł gdzieś. Może garotą. Z powrotem poszedł. garotą? No, a nie mam garoty. Nie przyjdzie. To będzie tu łaził, wiesz, w tej weftę. Tym no to tutaj masz takie miejsce, w tym tunelu przy tym właśnie tunelu, nie? On, ja go nie chcę zabijać, nie? Ale masz go ogłuszyć, dalej, zdjąć i ciało wsadzić do tego kosza tam. Myślisz? No bo tak, sobie... no. Okej. Okay. Chyba, że pójdzie kupę. Z jakiegoś ale powodu. Ale już ustaliliśmy, że nie pójdzie. Za tym dealerem jest taki zaułek, gdzie możesz no jest, go... No jest. Ale po coś on szedł, kurczę, do tego miejsca, gdzie go on pierwszy raz spotkałeś, to było nie, dziwne. Ja myślę, że on tam idzie po to, żeby ci się tobie pokazać, że on tu chodzi. On tu chodzi, ale czasami może być tak, że on na przykład się czegoś napije, albo coś powie, co jest ważne i wiesz, trzeba by było to posłuchać. Mhm. No jeszcze sobie usiądzie, kurwa, na ławce, czy co? Tak. No, daj mu cukier, usiądzie, pisze. Baranie. Spytaj go, czy pije z cukrem, czy z miodem. No właśnie. O, tu jest, a tu... Tego nie wezmę. Zatruj mu komórę. No dobra, no to... Zrobimy to po mojemu. Nie, on już idzie. On już idzie. Bój się świecisz. Zrób mu samobójstwo. Kurwa. On w ogóle jakąś kartę ma, nie? Taką, nie wiem, czy zauważyliście. Crime noticed, fuck! Jakaś baba mnie zauważyła. No jak to? No jak to crime noticed? No podnieś tą kartę, bo to jest klucz. Włóż go szybko do tego. To było dziwne. Ale spoko, nic mi nie zrobią. Dobra. Karta stałego członka. Jak już jestem mechanikiem... Dealer cię wydał. Dealer cię wyprął na psa. No, makowca z naczelnikiem, na pewno. Has for press, okej. Okay. Dobra, to jak jestem mechanikiem, to powinienem móc wejść tam, gdzie się samochody naprawia. Tylko gdzie to może być? Parking, o. Nie, to bez sensu, to chyba nie jest ten parking, czy ja myślę. Parking czy park maszyn, bo to... Zobaczymy. Czekaj, tu jest w ogóle mapa chyba. Nie ma. Przemaluj ciuchy, to znikną gwiazdki. Czekaj, nie ma mapy? Nie ma. Zatruj jej koła. Parking A, B, C czy D? O! Myślę, że to jest parking ty dla gości, powiedział, że parking... doktor go postawił na nogę, bo dostał coś tylko dla kierowców. I to go postawiło na nogi. Mhm. Spytaj go, czy ma trochę.
Wydaje mi się, że oni mówią o kraku, ale mogę nie. się mylić. Sierra Nox tutaj może być. Zobaczymy, co to chyba będzie w damskiej, co? No raczej tak. No dobra, dobra, już idę. Event Crew. O. Okej. Okay. Czy jak się przebierzesz, to on będzie zaniepokojony, jak się przebierzesz na jego oczach? Tak, tak. O, znalazłem sobie coś do rzucania w końcu. Ty, Race Marshal, mogę się przebrać za typa, który będzie stał blisko toru. O. I rzucę łomem na tor. Rzucił w trakcie jazdy. Event area key. Znalazłem klucz, będę mógł otwierać wszystkie drzwi teraz. Nie no, już jestem, wygraliśmy generalnie, możemy w sumie kończyć. Zamknij mordę, mister. Tu jakiś typ, a tu zrobili imprezę. Tu jest kibel. Zatruj jej łom. Molto bene, łom. Podium Club Pass. Przepustka VIP. Okej. Okay. Też dobra. Zaskór pisze, że Sierra można zabić nawet jak wygra wyścig podpalając podium. Spoko. No dobra, idziemy. Section. Okej. Okay. To musiał zobaczyć. Szania pyta, że skoro się tak dobrze idzie poszukiwanie tych wszystkich rzeczy, to może byś swoje PlayStation znalazł. Gdyby to było takie proste, już pewnie bym to zrobił. Kurwa, serio, nie wiem gdzie iść, poczekaj. Tu jest parking. Tu jest co? Stand section, VIP area. Tam były jakieś plakaty tej Nox, może ona ma tam swoje stoisko. Swoje biuro, tak. Czekaj, ja myślę, że tu do góry powinienem pójść. A czy już teraz mam klucz. Skończył, czy oni jeszcze jeżdżą? Nie, oni w kółko jeżdżą do usranej śmierci. Kurde, ale tu już nie powinienem być w tym stroju. To znaczy, że jestem blisko czegoś dobrego. Oh shit. Nasi najlepsi ludzie szukają konsoli Mieka. Top men. Naokoło z zegara szukają tej konsoli. Co dzieje? Oho, łom przygotowany. Będzie rzut. Rzut na miarę olimpijskiego. Szybko podnieś i rzucaj następny. No raczej. No Rachel. Zobaczymy, czy... W sumie niech on tu leży. W sumie jak ten gość tu leży, też tak uważam. No co z nim zrobię? Przecież go nie przyciągnę. No nie, no wiadomo, przecież go nie będziesz nosił ze sobą, nie? No. Tu jest prasa, dobra. Czyli to było chujowe wejście w sumie. Mi się wydaje, że tym Race Marshalem byś więcej zdziałał. Myślę, że to. Tak, ale wiesz, nim tutaj nie wejdę. O! O! I tu jest cicho. I nikt nie patrzy. Dobra, teraz tylko znaleźć snajperkę. Dwóch gości i tylko jeden łom. Ale to jest bez kitu informatyk, ten po lewej. Zdesz ich głowami. Tylko tu niewiele widzę można zrobić w tym pokoju. O! Trigger file alarm. Tutaj nie. Tu jest niewiele. Two guys, one worm. Czekaj, a ten gościu, co on w ogóle... Kim on kurwa jest? Co on ma tutaj napisane? Access all areas. Ma plakietkę na szyi. No to jedziesz. No to poczekaj. Tylko mam jeden worm niestety. Cześć do machin. Znaleźli tego typa, co jest goły, tam leży. A, ten co mówiłeś, że spoko, niech on tam leży, w sumie możemy go zostawić tam. Tak. Ten. Ty, a jak to są goście, którzy komentują, albo kamery przyłączają, albo Bóg wie co jeszcze robią, to jakiś sprzedaż, oni zauważy, że cały czas jedna kamera będzie pokazywać w wyjście. Już ich nie przełączają, to raz. Już żadnej kamery nie. Już nie przełączą żadnej kamery w swoim życiu. To już nigdy nie zagra na skrzypcach, już żadnej kamery. Oddajcie mój łom, to dwa. Właśnie, to jest mój szczęśliwy łom. Tak.
Zatrzymasz tą plakietkę na swojej? Mama. Mam, tak. Teraz generalnie jestem ustawiony, tylko trzeba poszukać, gdzie tam się... Już słyszałem tą historię o ustawieniu. Już to mieliśmy wygrane 10 minut temu. Było? Tak? Okej. Okay. Dobra, to już jest, nigdy nie zje Molto Bene. I cyk, all access. No, gdzie tam te samochody jadą? Proszę mi pokazać. Jak tu się wchodzi na tor? Przepraszam, mam all access, muszę wejść na tor. Czy ktoś może mi powiedzieć, gdzie tu są drzwi? Zatrzymać mnie te auta. Inspekcja. Dwuzłotówka leży na torze. Nie, no ale pani na letnich jedzie, proszę pani, to nie. Skończymy wyścig, proszę zjechać do boksu. Jest jest safety car, może wrzuć na drive, może wyjedzie na tor i zrobisz karambol. Może tak. Dobra, employees on... Mamy wygrane? Jestem ciekawy, kto tutaj popisał sprayem. Jak tu jest już, kurwa, akces tylko dla VIP-ów. To VIP-y. Co za gnoje. Ty, tu są restroomy jakieś, ale nie, no to będzie kibel zwykły. Trzymaj się za skór, pa. Iho. Tu jest na dół na parking. Można ja coś... To jest dobry pomysł, Tartaka, może to faktycznie da się wyjechać z tym safe carem. No ale tam nie widzę, że można było dojść do niego. Tu jakaś pani naprawia windę. Zabiję. Masz łom, nie? Ale mi się ta plakietka All Access Bimba zajebiście, zobaczcie. Weź ją może wyrwij na tą plakietkę. Zaraz jej wyrwę wszystko, patrz. High voltage auto. Tu jak śmigłowiec, jak się kręcisz. O. Znaczy jak włączysz prąd, to ją kopnie wtedy? A, za nią jest pojemnik z wodą. Proszę. O, miała jakąś plakietkę. Kronstadt Bayside Center Keycard. No dobra. Ty, ale wiesz, że mogłeś rozlać wodę i wtedy pójść włączyć, to by się upiekła, nie? Wiem. Zjebałem. Ale nie mogłem się powstrzymać. No, rozumiem. Jak przyjedzie winda, to ją nagniecie. Czy on access obowiązuje u pani? O, nieładne. Gdzie my jesteśmy? Kurwa, tu jest cały czas jakiś parking. Ja pierdzielę. Gdzie ja jestem? Parking. Ja myślę, że jej nie znajdziesz, bo ona się ściga. Dopiero coś triggeruje. Czekaj, tu jest żarówka. O, pan balonik jest. Mogę być panem balonikiem. Coś triggeruje, że się skończy wyścig, ale to jest flaming. Ty, czekaj. On mówi, że się spotka z Sierra Knox. No to jedziesz z nim. Wybiłeś już połowę mapy, ale... Ty, on mówi, że musiał znokautować, znaczy palnąć jakiegoś gościa w stroju flamingo i teraz ma stroju flaminga. I miał się spotkać z nią. No entry for the duration of the event, this entrance is off limits. Ale tobie wolno, all access to all access. Ty, a tam jakaś pani się chyba mocno napiła, molto bene. A disgruntled Kronstadt employee. Ten koleś w tym przebraniu jest. Czekaj, coś chce ode mnie. Koleś mówi, że mam mu pomóc, bo tam kluczyki jego leżą. No to idź po te kluczyki, a potem wróć i powiedz, że ich nie masz. A, to jest ten, co miał strój flamingo chyba. O, no dobra. Co, wygraliśmy? No. Mam klucz. No raczej. Tak, do tego. Tak, ten van stoi, nie? Tak, dam mu ten klucz sobie samochód. Nie ma sprawy. Wisisz mi dwie dychy. Milion. Ja zobaczę, gdzie on pójdzie i potem mu zrobię molto bene.
On chyba do tego swojego vana pójdzie, tylko głupiak tak. Usiądzie i odjedzie, to straci wtedy fury kostium, stoją. Nie? Zobacz, panie. Nie, to on nie odjedzie. Jemu się tego tak wydaje, że on odjedzie. Tak od razu możesz powiedzieć, że tego vana raczej słabo zaparkował. No. Kurwa, tu ochrona stoi, ja pierdzielę. Dokumenty tu są. Ja tu tylko sprzątam. Nie, nie, wszystko git. Wepnij go do vana. Okej, okej. Ty, nie wiem, że zaparkował jak frajer, spłoszyłem też głową na tym. Na przejść na miejscu dla inwalidów. Trochę go spłoszyłem niestety. Dobra, Mike, bo już jest 10 po 10. No to będziemy musieli skończyć. Nie, to się nie skończy, to jest... Nie zapowiada się. O, poczekaj, bo tu jest Robert Knox. Zobaczę, czy będę mógł go przywitać. To rzuć go łomem i... Nie, on jest wyżej. To nic z nim nie zrobi, a winda nie działa. Szkoda. Więc przykro mi bardzo, no nie skończymy tej misji. Ale podoba mi się ta gra. No tak samo, jak mi się pierwsza część podobała, jak w nią grałeś. Wow. No dobrze. Fajna gra. Fajna, ale dość. Co w takim razie dosyć? To co? Wszyscy wyciągają telefony, albo jak jedzą przed komputerem, Spotify'a, cyk, proszę followować. Ja zaraz sprawdzę, kto kliknął. Nie wyjdę stąd, tak? Nie wyjdę stąd, dopóki nie będzie cyk słychać. Bedlegi go pisze, że myśli, że wreszcie jedynkę zainstaluje. Zainstaluj, bo no to pięknie. Dobre jest. No, to są olbrzymia gra. Będzie grana, jak będzie za 3 dychy na promocji. Będzie grane. Już się nie mogę, już nie mogę doczekać. No dobrze, to był co? Hitman Wszystko. 2. Silent Assassin. Silent, no tak. To... Daj znać w następnym odcinku, proszę, tego, czy ją zabiłeś. Okej. I jak to zrobiłeś, tak? To jest ważne. Tak będzie. Dziękuję wszystkim za przybycie i do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa. Hej ho.